Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Jest 04, za chwilę będzie 05 na zegarze. To z kolei w kalendarzu 28 stycznia 2020 roku. No i żeby być już tak w pełni liczbowym, można powiedzieć, to 21 audycja Tyflo Przeglądu właśnie się zaczęła. Czyli oczko nam dzisiaj... się trafiło. Tak. A dzisiaj nas 5 redaktorów. Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Robert Łabędzki i ja, czyli Tomek Bilecki. No i co, żeby tutaj za wiele nie przedłużać wstępów, no to zapraszamy na skrót tego, co się dzisiaj będzie działo, który jak zwykle przedstawi Robert Łabędzki. W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Nowe terminale Intercity całkiem w porządku. Messenger na Windows 10 Beta posiada interfejs webowy i jest trochę dostępny. Ciekawy sposób na asystę podróży koleją. Będzie o gitarze dla głuchych i niewidomych na Raspberry Pi. Netflix zaczyna chyba myśleć o dostępności na PC. Kolejna ankieta Światowej Organizacji Niewidomych. VIP Tech, dostępna platforma ogłoszeń pracy. Amazon zrobił ankietę o audiodeskrypcji, zachęca do jej wypełnienia. Będzie też o aplikacji Asystent Oczu. Firma Index Braille wyposaży w drukarkę braille'owską organizację, która chce promować Braille'a. Krakowscy licealiści zbierają na 100 książek z wypukłymi rysunkami. Chcą je wyprodukować. Co potrafi twitterowy bot Alt Text Reader? Teraz część lub elektronicznych z serii Luki i Luki HD trochę taniej. Od pewnego czasu O2 część postów z list dyskusyjnych uznaje za spam. Od teraz pomoc w zakresie problemów z Androidem uzyskamy przez Twittera. Avast sprzedaje dane komu popadnie. Co w takim razie wybrać? Curve wprowadza Apple Pay. Co za tym idzie? A co za tym idzie, jeszcze nie wiadomo. I jeszcze będzie jedna, już widzę tutaj w najnowszych takich informacjach, wiadomość trafiła tutaj do mnie, że ING rozszerza swój system otwartej bankowości o konta z Alior Banku. I sobie jeszcze to tyle mogę dodać od siebie, że o prywatności sobie jeszcze to i owo pogadamy, bo my jesteśmy, tak wyczytałem, a właściwie wnioski takie wysłałem z artykułu, który przeczytałem dosłownie kilkanaście minut temu, że my to jesteśmy na całkiem uprzywilejowanej pozycji w tym względzie. O, no to mamy o czym opowiadać, no to w takim razie zaczynamy od informacji. Słuchacz Wojtek miał już okazję zobaczyć nowe terminale w PKP Intercity i wszystko jest w porządku. Paweł Masarczyk coś na ten temat może powiedzieć. Tak, podobno wyposażone są one w pinpady. To już widzieliśmy z artykułu Cashlessa i innych źródeł. Natomiast teraz wiemy już na pewno, że są to pinpady rzeczywiście dotykowe, nie, ale klawiszowe. I piątka jest oznaczona tak jak zwykle kropką. Ponoć troszkę mniej wyczuwalne są cyfry niż czasami to bywa w tego typu terminalach, natomiast klawisze bez problemu można odróżnić i można z tego terminala bezproblemowo korzystać. Dziękujemy Wojtku za informację na ten temat. No i druga taka informacja, o której też było tydzień temu na znaczy w zasadzie nawet nie tydzień temu. Było mówione już jakiś czas temu i to nawet chyba w kilku audycjach o tej aplikacji Pomocnik. Jak to się nazywało? Pomocnik ona telefon, się nazywa na Androidzie, a na Windowsie 10 twój telefon. Tak, twój telefon. I w końcu ta aplikacja pozwala na wykonywanie połączeń z Windowsa. No i Paweł, ty coś na ten temat znowu wiesz. Tak, i tu Michał może potwierdzić, bo już do Michała 3-4 razy dzwoniłem w ten sposób. Otóż w sobotę, ku mojej wielkiej radości, pojawiła mi się czwarta zakładka, bo zazwyczaj aplikacja twój telefon na komputerze miała 3 wiadomości, zdjęcia i powiadomienia. A teraz doszła zakładka numer 4, czyli połączenia. Coś miałem na początku źle ze sterownikiem Bluetooth, więc wyskoczył komunikat, że mój komputer nie obsługuje tej funkcji. Natomiast ja się szybko zorientowałem, na czym polega problem, naprawiłem. Połączyłem ponownie mój telefon z komputerem, sparowałem obydwa urządzenia i
No, okazało się, że połączenie jest utrzymane. Nawet w tym momencie mój telefon leży na łóżku, a ja siedzę przy biurku, przy laptopie i mogę obsługiwać połączenia. Wygląda to tak, że zaraz po wybraniu zakładki ukazuje nam się klawiatura. Podświetlona jest cyfra 1 jako przycisk. Możemy te cyfry wybierać tabem, naciskając Enter, wstukujemy je do pola edycji. Jest też opcja wyszukiwania kontaktów. Jest to pole edycyjne ponad klawiaturą, jeden Shift Tab od cyfry 1. A da się wpisać te cyfry jakoś ręcznie, czy trzeba? Obawiam się, że nie. Próbowałem. Za chwilkę to jeszcze nawet sprawdzę, w sumie z ciekawości. Ale też mi się wydaje, że gdzieś widziałem na Twitterze informację, że w któryś z insider buildów najnowszych, czyli tych właśnie wersji testowych, wprowadzono taką możliwość, żeby te cyfry wpisywać za pomocą po prostu zwykłej klawiatury. O, widzisz, Mikołaju, to dzięki za informację. Mimo wszystko mogę sprawdzić, natomiast możemy wyszukać sobie kontakt, jeżeli wpiszemy jego nazwę, pokaże nam się on w wynikach wyszukiwania i możemy zadzwonić lub wysłać SMS-a. Co ciekawe, nie znalazłem opcji przeglądania wszystkich kontaktów na przykład. A da się odbierać połączenie? Również się da, o tym za chwilkę jeszcze powiem. Oczywiście jest też przycisk, który chwilowo nie ma etykiety, Shift Tab nad polem edycji do wyszukiwania kontaktów, który to przenosi nas do historii połączeń i wtedy możemy rzeczywiście zobaczyć ją. Niestety chyba nie da się przełączać między nieodebranymi i odebranymi. Jest HD Voice. Jest, ponieważ całość. I ja mogę powiedzieć, że działa to naprawdę bardzo ładnie, bardzo fajnie to słychać wszystko. Pawła było słychać naprawdę bardzo dobrze. No zresztą Paweł ma nie najgorszy mikrofon, z którego zresztą teraz go słyszycie. Natomiast tak w ogóle jakość tego dźwięku, tam się ani nic nie rwało, ani jakieś dziwne rzeczy nie miały miejsca. Może leciutko się to gdzieś gotowało, ale nie było to jakoś bardzo problematyczne i naprawdę jakość tego dźwięku była bardzo przyzwoita. Owszem, ja również nie mogę narzekać. Na początek mieliśmy z moją mamą jakieś problemy z połączeniem. Twierdziła, że coś słabo mnie słychać, cicho, jakoś inaczej, może kwestia perspektywy. Ale właśnie już te kilka połączeń z Michałem, też miałem okazję z kimś innym rozmawiać przez telefon z komputera i też ta osoba słyszała mnie bez problemu. Jest HD Voice. W czasie połączenia mamy osobne okienko pod tabem specjalnie na to połączenie, osobne od okienka głównego twój telefon. I w tym okienku możemy połączenie rozłączyć, możemy też przerzucić je na telefon, jeżeli chcemy akurat rozmawiać z telefonu. I podobnie, jeżeli odbierzemy połączenie przez telefon, a mamy akurat połączenie ustanowione z komputerem, to możemy z ekranu trwającego połączenia na telefonie wybrać przyciskiem, jakie ma być źródło dźwięku. Czy nasz telefon, czy głośnik naszego telefonu, czy komputer. Ponieważ komputer jest widziany jako słuchawka Bluetooth, tak się domyślam, ponieważ gdy zainicjuję połączenie, to na początku nawet czasem słyszę mój syntezator, który mówi tam wybieranie Michał Dziwisz na przykład, czyli ewidentnie dźwięk przełączył się na komputer jako słuchawkę Bluetooth. No i odbieranie połączeń również, dostarczyłem powiadomienie, jest taki dzwonek, taka melodyjka, mam wrażenie, że już to słyszałem kiedyś w Windows Phone, w którejś Nokii Lumii i albo Windows V przechodzimy do ostatnio wywołanego powiadomienia, albo Windows A do centrum akcji i pod tabulatorem przy powiadomieniu o połączeniu jest opcja odbierz, odrzuć. Możemy odebrać i to połączenie na komputerze przejąć. Bardzo fajnie to działa, bardzo fajnie się z tego korzysta i zwłaszcza w takich sytuacjach jak teraz, kiedy sobie siedzę przy komputerze, pracuję, mój telefon ładuje się na łóżku obok. No, bardzo jest to wygodne, żeby sobie taką rozmowę odebrać i przeprowadzić. No i bardzo też może okazać się wygodne do chociażby nagrywania jakichś różnych rozmów z ludźmi, jeżeli chcielibyśmy to wykorzystywać, czy w jakichś audycjach, czy w innych rzeczach tego typu, bo tak naprawdę jakieś rejestrowanie w sensowny sposób, no wiadomo, no można niby na telefonach, ale też nie na wszystkich, a tu mamy już od razu, możemy sobie zawsze do tego jakąś aplikację i nagrywać. Są te aplikacje, które potrafią nagrywać zarówno wejście, jak i wyjście na współczesnych kartach dźwiękowych, więc bez problemu możemy takiej rejestracji dokonać i pracować później na gotowym pliku o całkiem niegłupiej jakości, zwłaszcza, że jest ten HD Voice. Tak. To prawda. Mnie w takim razie zastanawia, po pierwsze, czy to współgra jakkolwiek z iPhone'em, skoro to jest słuchawka Bluetooth.
Po drugie, wątpię. Mhm. Czy jeżeli jesteśmy w stanie zadzwonić na telefonie i przekierować źródło dźwięku, czy bylibyśmy w stanie na przykład zrobić coś takiego, że dzwonimy na jakieś usłudze typu, nie wiem, WhatsApp powiedzmy, bo z jakiegoś powodu wygodniej nam jest to zrobić telefonem i przekierowujemy sobie dźwięk na komputer i rozmawiamy po prostu komputerem. Co do pierwszego pytania wątpię, bo aplikacji twój pomocnik, twój telefon nie ma na iPhone'ie, a takiego rodzaju połączenie można tylko zainicjować aplikacją. Bo ona jest jakby tym backend, tym frontendem, jakby tym interfejsem, który odpowiada za całą tą część telefoniczną w tym zestawie. Pytanie, czy nie ma jakiejś aplikacji, która jest w stanie symulować słuchawkę Bluetooth na komputerze po prostu? Może tym tropem trzeba by było czegoś poszukać. Tu ostatnio profil Bluetooth jest, więc temat właśnie o kastracji Stacka Audio przez Microsoft w Windowsie 10 i o usunięciu z niego połowy rzeczy. No tak, ale wiesz, ale... Tak, i profilu do audio nie ma, ale do połączeń jest, bo go widziałem, ja tam patrzyłem sobie przez te profile. No właśnie, bo mówiliśmy o głośniku Bluetooth, a nie o słuchawce Bluetooth, więc może jest szansa. Słuchajcie, może ktoś coś zbuduje. Jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, ale nasz telefon jest do waszej dyspozycji, 123 834 835, a mówię o tym nie bez powodu, bo mamy kogoś na linii. Halo? Halo, dzień dobry, wieczór. Sławek z tej strony, z takim prośbą i pytaniem, bo mam problem z aplikacją natywną na iOSie do podcastów, z Tyflo Podcastem, gdyż ponieważ sytuacja jest następująca. Odsubskrybowałem sobie Tyflo Podcast i usunąłem go z biblioteki. I żeby go wyszukać, nie wyszukuję. Pokazuję, nic nie znaleziono. Więc tu jest taki jakiś taki mały ząg. Nie wiem, o co chodzi. Sławku, jest problem taki, początkowo okazało się, że Apple ma jakieś ale, że Tyflo Podcast nie ma okładki, ale w momencie przygotowania tej okładki ich to jakoś i tak nie zadowala. I szczerze mówiąc, na chwilę obecną nie wiem, w czym jest ten problem, ale problem jest mi znany i jak tylko wpadnę na jakiś pomysł, jak to rozwiązać, to na pewno to... Bo ja akurat korzystam z aplikacji alternatywnej, jasne. I to jakby radzę sobie, bo nawet Tak, no ale wiadomo, że chodzi o to, żeby to było w jak największej ilości miejsc. To się zgadza, no właśnie, ale problem jest mi znany i niestety mam też świadomość, że tu się niedobre rzeczy dzieją. Znaczy, jeżeli by mi ktoś podesłał linka na iOSie na przykład z jakimś odcinkiem do Tyflo Podcastu, to wtedy uda się to jakoś... zasubskrybować, czy dalej to też nie działa? Nie, to po prostu nie działa. Ten Tyflo Podcast jest jakby w tym katalogu, że jest usunięty, ale jest w jakiś sposób przyblokowany przez Apple'a. I swoją drogą to też jest bardzo, bardzo dziwna sytuacja, bo ja nawet w żaden sposób, ja dopiero się dowiedziałem o tym od naszych słuchaczy, bo nie zostałem nawet o tym w żaden sposób przez Apple'a powiadomiony, że coś jest nie tak. No i po prostu tak sobie postanowili i już. No to fajnie, że Michale znasz ten problem i fajnie, tak, że... Tak, znam, że... znam i staram się z tym coś zrobić, natomiast no niestety ograniczone mam w tym momencie możliwości, ale jak tylko się coś uda, no to no by jak najszybciej, bo problem już jest... Problem nie jest od dziś, powiem tyle. Nie, około roku się ciągnie. Tak, tak, a ja się dowiedziałem o nim dopiero tak naprawdę kilka tygodni temu, bo ktoś mi taką informację podesłał. No to dobra, to tylko tyle z mojej strony, pozdrawiam, miłej edycji. Dzięki Sławku za telefon, pozdrawiamy. To jeszcze a propos twojego telefonu, bo tu pytałeś Mikołaju, czy drugie twoje pytanie, czy można używać aplikacji VoIP? Szczerze mówiąc, nie próbowałem. Przetestuję i się odniosę albo w komentarzu, albo jakoś w przyszłej audycji, ale... To byłoby mimo wszystko przydatne, zwłaszcza w przypadku iOS-a, gdzie mamy na przykład FaceTime'a, którego no, wywołać z peceta jest problem. Na pewno miałem połączenie już na Messengerze od kogoś w czasie, gdy miałem połączony telefon i no nie wyskoczyło mi powiadomienie, a jak odebrałem połączenie z telefonu, no to słyszałem tą osobę przez telefon, więc Messenger raczej odpadnie, chyba że tam się magicznie pojawił jakiś przycisk, którego nie widziałem do przyłączenia. Obawiam się, że może być tylko z telefonu, no bo po prostu aplikacja twój telefon z tym współpracuje, podejrzewam, że łączy się tylko na czas, kiedy jest telefon i cześć. To jest, słuchajcie, Android. Na iPhone'ie coś najczęściej albo działa, albo nie.
i jak już coś działa, to najczęściej to nie jest kwestia Androida, tylko to jest kwestia Microsoftu, który zaprojektował w ten sposób aplikację, że reaguje tylko na telefon, a nie reaguje na co. Pamiętajmy też, że iOS ma ten uniwersalny, ma uniwersalne API, które traktuje wszystkie komunikatory jako jakby rozszerzenie aplikacji telefon, więc wszystkie połączenia się odzwierciedlają w spisie połączeń. Możemy wywoływać tymi samymi gestami rozłączanie, łączenie i tak dalej. To jest wszystko zintegrowane. W Androidzie teoretycznie takie API miało być wprowadzone, czy nawet zostało, chyba w Androidzie 9, ale wygląda na to, a może w 10 dopiero to, albo to dopiero jest w 10, albo nie zostało to poważnie potraktowane przez deweloperów różnych komunikatorów. Tak, bo tego nie widzę, przynajmniej ja u siebie mam 9 Androida. Natomiast sprawdziłem w międzyczasie tą klawiaturę, o którą pytaliście i jest jak najbardziej, więc mój błąd po raz kolejny, bo i dzięki Mikołaju, że mi tu zwróciłeś uwagę, bo zacząłem wpisywać rzeczywiście cyfry klawiaturą. I nawet NVDA czyta, wybrano cyfrę 5, wybrano cyfrę 50 na przykład, wybrano cyfrę 509, a po ukończeniu cyfra już całego 509. numeru, coś takiego, czy wybrany numer, ach nie pamiętam. W każdym razie po ukończeniu całego numeru, który okazuje się, że jest w kontaktach, słyszymy, że wybrano kontakt i tu już nazwa kontaktu jest podpowiedziana. Ciekawe. Więc to działa. No dobrze, to skoro to działa, to fajnie. A teraz może Pawle troszeczkę odpocznij, teraz ja się chwilę poprodukuję. Na Facebooku, na jednej z grup, wyszła dość ciekawa inicjatywa, o której chyba w ogóle mówiliśmy jakiś czas temu. Tak trochę pół żartem, pół serio. I chyba albo ktoś zaczął naszej audycji słuchać, albo po prostu miał podobny pomysł. Podróże kolej love, czyli kolejlowe przez L-O-V-E, podróżekolejlowe.pl, oczywiście bez polskich znaków. Na tym portalu można się zarejestrować, albo jako osoba niepełnosprawna, znaczy no, niewidoma głównie, albo jako osoba pełnosprawna. I jakby patent polega na tym, że można sobie łączyć w pary takie osoby niewidome i osoby widzące i osoba... Jakby osoba widząca idzie jako przewodnik, więc płaci dużo mniej za bilet. Osoba niewidoma może uzyskać coś w rodzaju asysty i jakby ma to działać teoretycznie. Jakby taka asysta społecznościowa, portal społecznościowy dla uzyskiwania asysty od zwykłych ludzi, można powiedzieć, za profit pod tytułem mniejsza cena biletu. No, ciekawe, czy to się przyda. No, ja już chyba o tej inicjatywie słyszałem kiedyś. Ona już powstała chyba z jakiś rok, czy ileś temu, czy dwa, bo ona już troszkę wisi. Nie wiem, czy ty, Tomku, z ciekawości patrzyłeś, jak tam jest z różnymi połączeniami. Byłeś w stanie na przykład znaleźć połączenie, które by ciebie interesowało? To znaczy, ja tam się jeszcze nie rejestrowałem, zwłaszcza, że na razie nie ma w planach wyjazdów jakiś dłuższy. Ja mam i to może nawet potestuję. Coś... No, to zobaczymy, może... Pamiętam, że na początku było dość mało tych połączeń. I to chyba też nie jest, że tylko dla niewidomych, tylko ogólnie dla niepełnosprawnych. Chyba tak, no bo to chodzi o to, że, znaczy, to jest chyba dla tych, którzy mogą wziąć przewodnika, tak? Dokładnie, żeby osoba będąca przewodnikiem, tak, mogła mieć tańszy bilet w zamian za to, że pomaga. Za to, że mi pomaga. No to dobra alternatywa. Dla mnie... Trochę ciężko myślę, żeby z jednej strony tych niepełnosprawnych jeżdżących nie ma tak dużo, żeby jakkolwiek społeczeństwo inicjatywą zainteresować, a z drugiej strony, jeżeli nie będzie jakiejś takiej stałej, zainteresowanej grupy, która by chciała, to będzie ciężko też tych niepełnosprawnych znaleźć, którzy będą tego używać, skoro i tak nie ma połączeń, a skoro nie ma połączeń, to nie ma niepełnosprawnych, a skoro nie ma niepełnosprawnych, to nie będzie ludzi. I ale to też wszystko chyba zależy od reklamy, jak to będzie wyglądało. Tak, bo połączenie można chyba zameldować dowolne, zdaje się, tylko bardziej pytałem w tym kontekście, czy ktoś melduje na przykład przejazdy na takie trasy, które by nas interesowały, nie wiem, tam jak Tomek, ty jeździsz może z Warszawy gdzieś, albo coś takiego. To jest tak z Bima jest troszeczkę, no trzeba to rozpromować. I może coś z tego będzie, tak samo jak z opisujemy, tak samo jak z wszystkimi innymi tego typu inicjatywami. No ja na przykład słyszałem o takich sytuacjach, gdzie osoby niewidome oferowały się jako przewodnicy w formie przejazdu na BlaBlaCar. Wiem, że BlaBlaCar nie lubi tego typu operacji, więc tego konta z właśnie jakimiś podanymi tam fikcyjnymi samochodami były dość szybko banowane.
Natomiast sama inicjatywa, żeby w jakiś sposób szukać przewodnika i w ten sposób komuś zafundować tańszy bilet, już nie jest niczym nowym i w jakiś sposób taki czy inny działa, więc no teraz kwestia przerzucenia tego na właściwy kanał, który ja temu myślę, służy. Myślę, że prędzej mimo wszystko grupą na Facebooku byśmy coś takiego załatwili niż jakimś wielkim portalem. No wiesz, myślę, że założenie było też takie, że nie każdy tego Facebooka ma, jakby jasne, że Facebookiem masz szybszy zasięg, jeśli chodzi tak o grupę. Poza tym grupa ma do siebie to, że na przykład jakieś takie cykliczne podróże, jeżeli, bo czasem przecież zdarza się tak, że ktoś jeździ regularnie w jakąś stronę, to niestety mogłoby się okazać, że nam to po prostu by ginęło, albo ktoś by co chwilę musiał o tym pisać, bo niestety grupy na Facebooku są bardzo fajnym miejscem, ale do takich ogłoszeń na zasadzie tu, teraz i w tym momencie, czyli rzeczywiście sporo podróży w ten sposób można by było ogarniać, ale nie każdy typ podróży i nie wszystkie. Chyba tam nie dałoby się wyszukać, na przykład chcę jechać stąd, tam i on mi to szybko znajduje, tylko no, trzeba się przedzierać przez te różne ogłoszenia, a raczej nie jest do zweryfikowania coś takiego, żeby każdy pisał w jednym formacie powiedzmy te podróże, żeby to się dało wyszukać. A umie tylko Reddit. Na tą chwilę. Także no to. Bo to umie i to umie dobrze robić. Wymuszać na tobie format posta, co się całkiem przydaje czasami. No, że no, w każdym razie jest używany Reddit w Polsce tak jak jest. W Polsce, to... No tak, to dokładnie. To może nie Reddit, a jak już rozmawiamy o Facebooku, to Messenger Lite. Przepraszam, nie Lite, tylko Beta. Dla Windowsa, którego Paweł chyba testuje i okazuje się, że program jest trochę bardziej dostępny niż był. Tak, i tu podziękowania też dla naszej słuchaczki Adeli, która mi dała znać o tym, że to działa. Messenger w wersji beta, który jest dostępny jako osobna aplikacja w sklepie Microsoftu, okazuje się, że ma interfejs zbliżony do tej strony messenger.com. Mamy klikalne elementy u góry, które powodują właśnie jakieś otwarcie menu, minimalizacji i tak dalej, ale mamy też punkty orientacyjne, które zaczynają nam pasek narzędziowy. Mamy listę czatów i co ciekawe, te czaty są też tak pooznaczane, że każdy czat jest linkiem i jeżeli mamy nieczytane wiadomości, to jest dodana adnotacja chat unread, czyli wiadomo, które wiadomości są nieprzeczytane. Po kliknięciu takiego linku u dołu strony rozwija nam się cała historia rozmowy. Wiadomość jedna od drugiej jest oddzielona nagłówkiem, więc możemy między nimi dość szybko i sprawnie się przemieszczać. Pod nagłówkami z wiadomościami znajdują się przyciski do dołączania mediów, emoji. Mamy też pole edycji do pisania. Jest możliwość dołączenia też wiadomości głosowej. Jest także opcja zainicjowania rozmowy głosowej i wideo. Więc te najpotrzebniejsze funkcje Messengera jakby są. Czego nie udało mi się uruchomić? Na pewno nie udało mi się uruchomić tego, aby dźwięczały powiadomienia, kiedy przyjdzie wiadomość. To znaczy, jak mamy zamkniętą aplikację, to oczywiście w centrum akcji pojawi się nam takie powiadomienie. Możemy na nie też szybko odpowiedzieć, możemy też na nie tam wejść do Messengera, zareagować. Natomiast jeżeli mamy otwarty Messenger, aktywnie z kimś piszemy, to nie dostaniemy brzęczka, przynajmniej ja nie dostaję, że wiadomość przyszła, nowa. Ale to bardzo dużo aplikacji tak ma. Discord, tak, Telegram. Tylko co ciekawe, opcja, żeby powiadamiał, jest i jest zaznaczona, więc albo to się tyczy czegoś innego, albo to nie działa. Ponadto, co tam jeszcze mi się udało? Aha, ale to tyczy się wszystkich messengerów na wszystkie platformy. Kiepsko oznaczone jest miejsce, czy powiedzmy ta podziałka, która oddziela wiadomości przeczytane od nieczytanych. Więc jeżeli ja jestem w czacie grupowym, gdzie tych wiadomości przychodzi bardzo dużo, to ciężko mi jest nagle wskoczyć i zacząć w tym miejscu, gdzie jeszcze nie czytałem. To tego nie umiem niestety zrobić. No i w sumie to tyle. Tylko WhatsApp. Telegram też. Discord też chyba ma jakieś tam, coś gdzieś ma to pozaznaczane chyba. No i co mogę powiedzieć? Ale ogólnie jest to postęp, bo Messenger taki, który jest teraz jako oficjalny Messenger stabilny, nawet tyle nie pozwala. Wszystko wymaga nawigacji obiektowej, w NVDA przynajmniej.
Nie jest to najwygodniejsze może. Dużo by tam wymagało jeszcze dopracowania. Może jakieś punkty orientacyjne by się przydały. Troszkę więcej nagłówków. Troszkę więcej etykiet. No ale zacząć rozmowę możemy. Możemy się odnieść do jakiejś ostatniej rozmowy. Możemy czytać wiadomości, możemy dołączyć załączniki, więc jak komuś nie odpowiada już Miranda, albo jakoś nie działa, albo no, woli coś innego, to ja jest Mirandzie, taka opcja też. Ja o Mirandzie też swoje powiem, bo ja z Mirandą mam ostatnio bardzo duże problemy, bo ją poprawili, a tak naprawdę to dla mnie i z mojej osobistej perspektywy to jest gorzej niż było. Bo tak, na początku jak poprawili Mirandę, to niby przez czas jakiś działało. Po czym pojawił się problem, że wiadomości wysyłać mogłem, odbierać już niekoniecznie. Mówię, dobra jest, i tak się przyda, będę czytał sobie powiadomienia z Chroma, więc wiadomości wysyłałem. Po czym pojawił się taki problem, że jakakolwiek próba logowania w Mirandzie automatycznie kończy się tym, że mam blokowane konto na Messengerze. I to automatycznie po wciśnięciu Ctrl 1 nawet nie mam komunikatu, że dostępny, tylko od razu w tym momencie, nie po jakimś czasie, tylko od razu w tym momencie mam po prostu blokowany dostęp, muszę zmienić hasło. Co gorsza, przeglądarka Google Chrome i wersja Messenger.com, na której bardzo często jestem i w której czasem korzystam, ma jakiś problem. Przynajmniej u mnie go ma. Jeżeli wystąpi właśnie taka sytuacja, że zostanie zablokowane konto, to ona nie pokaże nam informacji, że zostało zablokowane konto. Pokaże nam informacji strona nieznaleziona, przejdź na stronę główną Messenger, po czym po kliknięciu przejdź na stronę główną Messenger, jesteśmy tam, gdzie byliśmy na ekranie, strona nieznaleziona. Nie zrobimy nic. Jak wiemy, gdzie tego szukać, a w Chromie to jest nieźle schowane, możemy sobie wyczyścić cookies i wyczyścić ciasteczka i zalogować się na Messengera jeszcze raz i wtedy nam się wszystko ładnie pokaże, będziemy mogli hasło zresetować. A na Messengera czy na Facebooka? Na Messenger, w sensie no, kontem na Facebooka, ale stroną messenger.com, no jakby jedno bo i to ja samo. Ja to zawsze resetowałem w przez Facebooka, przez mfacebook.com po może prostu. Wtedy by było lepiej. Może tak. W każdym razie, no, jak wejdziemy na Messenger, to nie dostaniemy żadnej informacji, co się stało, tylko strona nieznaleziona, przejść do strony głównej Messenger. Powiem szczerze, Mikołaju, że bardzo mnie zaskakuje to, o czym mówisz, bo ja mogę powiedzieć taką standardową odpowiedź administratora numer jeden, czyli dziwne u mnie działa. U mnie działa. Tak, bo naprawdę od samego początku, kiedy zainstalowałem sobie tę wtyczkę nową do Facebooka, do Mirandy, to naprawdę ja w końcu z tego mogę korzystać. Ani to mnie tam przesadnie często nie rozłącza. Ja powiem więcej, ja teraz to mam więcej problemów z gadu-gadu niż z Facebookiem, bo gadu-gadu ma taki brzydki zwyczaj, że jak mu coś internet padnie na dłużej, to on się potem nie chce połączyć, trzeba Mirandę restartować. Ale nie wiem, czy pamiętacie, że Facebook nawet ten stary, to u niektórych to już się zaczęło psuć, a u innych to szeroko chodziło. Znam może osoby, które do tej pory korzystają ze starej wtyczki facebookowej i to działa, więc to działa. Facebook to więc chyba... To, tak, to zależy w jakiej grupie użytkowników się pojawisz, więc no... Ja mam szczęście, ale jak widać nie wszyscy je mają. Tak, u mnie ale też obawiam się, że to oznacza jedno, że wcześniej czy później problemy z Mirandą i Facebookiem, jeśli nie u wszystkich, to w większości się zaczną obawiać. Albo poprawi ktoś tę wtyczkę, kto jest jej autorem jednak jakoś intensywnie, jeżeli będzie miał dostateczną motywację, tak? Chociaż walka z Facebookiem to jest ponoć taka no, mało przyjemna. Mało przyjemna. To są coraz mądrzejsze algorytmy sztucznej inteligencji, których tak naprawdę nikt nie rozumie najczęściej, ale które wykrywają jakieś wzorce odpowiedzialne za normalną aplikację Facebooka i wzorce odpowiedzialne za
nienormalną aplikację Facebooka, czyli wszelkiego typu automaty, bo tak naprawdę no, nie ma się co oszukiwać. 90, myślę, parę procent użytkowników, jeżeli nie 99, którzy korzystają z jakichkolwiek nieoficjalnych rozwiązań w dostępie do Facebooka, nie korzystają z nich absolutnie z własnej woli. Tylko korzystają z nich dlatego, że wygraj iPhone'a, proszę, aby się zweryfikować, proszę zalogować się na Facebooka. Zalogować się na Facebooka, tak, albo coś tak. Autoryzujemy nawet, co się gdzieś tam prześlizgnęło, tak jakaś tak. Aplikacja, która ma dostęp do naszego konta. Właśnie a propos tego, to mi się przypomniało, wczoraj dostałem taki mail od Google'a, który mnie trochę zmartwił, słuchajcie. Oczywiście z punktu widzenia bezpieczeństwa to pewnie in plus, ale niewielu to dotknie, ale od 2021 roku, nie pamiętam teraz od którego miesiąca, jeżeli się zalogujemy po raz pierwszy, to już chyba nawet i od tego roku, za miesięcy kilka, przestanie w Gmailu być wspierane logowanie, to tak zwane mniej bezpieczne, czyli z użyciem loginu i hasła do iMapa na przykład, na naszą pocztę. Tylko za pomocą OAuth będzie można się zalogować. Czyli backi out? Tak. Thunderbird no, in. Dokładnie. Chyba, że autor na przykład Becky, czyli programu pocztowego, którego używam ja i kilka osób, być może gdzieś tam. Ja się muszę przekonać. No to jeżeli masz Gmaila, to niewiele czasu ci zostało, tak powiem szczerze. Natomiast cała nadzieja, że... To jeszcze mam. Tak, cała nadzieja, że zostanie coś zrobione z tym i rzeczywiście na przykład Becky albo inne narzędzia tego typu no jakoś się tego OAuth'a doczekają mimo wszystko, no bo Google... Zapowiedziało... No do Thunderbirda są wtyczki, no to teoretycznie mu... Może jest jakaś wtyczka do ale, tego. Ale nie! Thunderbird bez problemu. Thunderbird już przecież OAuth'em się loguje. Bez, już od jakiegoś czasu. Także spokojnie. To absolutnie nie ma problemu. Outlook ma większy problem chyba od 2016 w dół, więc jeżeli ktoś korzysta ze starszego Office'a, to ma problem. I z drugą strony, Thunderbird nie bardzo się lubi z Exchange'em i jedyne rozwiązanie, jakie znalazłem na razie, że działa, to jest komercyjna wtyczka, za którą trzeba płacić co roku. Więc przynajmniej jest to, przynajmniej to dotyczy, ta informacja, jaką dostałem, to dotyczy tych użytkowników, którzy mają podpięte swoje konta pod domeny, ale ja przypuszczam, że no to z Gmailem będzie podobnie, tak? Więc... Słuchajcie, ale Google w ogóle dąży do tego, bo to zrobił Google, to jest tak zwana taktyka Embrace Extinguish i Google wykonał to genialnie. Google stworzył najlepszą na świecie usługę poczty elektronicznej, dał ludziom za darmo 15 giga miejsca, nie wysyłał spamu, nie wysyłał reklam, przekonał wszystkich do Gmaila i faza jesteśmy super, przychodźcie do nas, dobiega końca. Teraz zaczyna się faza, jesteście u nas, już nie wyjdziecie. To teraz sobie z tym radźcie. Tak, bo tak, już Gmail ma problem z akceptacją wiadomości z pomniejszych serwerów. Nie wiem, czy ty też to, Michale, zauważyłeś, ale jeżeli jest sobie serwer warsztat samochodowy Janusz, spółka ZOO, który administrator ustawił 10 lat temu i stoi sobie w piwnicy. No to nie. To, jak z tegoż to serwera to mogą być problemy. Administrator wyśle maila, to będzie problem. A to są naprawdę często ważne i oficjalne maile. I tak naprawdę coraz więcej firm, żeby mieć po prostu ten święty spokój, przechodzi na tego Google'a, bo oni wiedzą teraz, że tak naprawdę połowa osób ma Gmaila i musi mieć Gmaila i oni też muszą mieć Gmaila, żeby się do nich dostać. Dokładnie. Już się zaczyna blokowanie iMapa. Na razie jeszcze za pomocą, tak, to jest OAuth. To jest stwierdzenie, że to będzie dla was bezpieczne, że będzie bezpiecznie, tak. I oni mają rację.
Żeby nie było. To, oczywiście. To jest właśnie rozwiązaniem bezpiecznym. Tylko nie jest w żaden sposób. To jest normalna przecież praktyka wszelkich imperiów, tak? Najpierw ma być fajnie, a potem, może nie wszelkich, ale... Wielu. Wszystkie te firmy, które zaczynają jako powiedzmy małe lub średnie, jakieś tam Kickstartery i różne takie, to przecież ma być fajne, tak? A jakby z czasem, jak to już jest znane, to już nie musi być fajne, bo już jest znane, tak? Zawsze jest jakiś etap promocji, potem... Słuchajcie, co jeszcze na przykład zrobiono, o czym chyba Michale nie powiedziałeś, czego podejrzewam, że nie jesteś świadomy, bo to jest na razie kwestia skali faktycznie większych firm. Aha. Można wysyłać, oczywiście tylko i wyłącznie zakładając, że ty też masz maila na Gmailu i odbiorca ma maila na Gmailu, maile nieodbieralne iMapem. O, to tego nie wiedziałem. Jakoś nazywają, nie wiem, czy to jest tam, Google o tym ostatnio pisało, jakiś rok temu może, to się nazywa Confidential Emails, czy jakoś tak. Aha. I to tam administrator tej poczty może sobie na przykład ustawić, że ten e-mail ma na przykład zniknąć po 30 dniach, ma być wyłączona funkcja kopiowania, pozdrawiamy użytkowników NVDA, róbcie co chcecie, ma być wyłączona funkcja na przykład drukuj i nie ma być to dostępne w klientach IMAP, bo nad klientem IMAP tak naprawdę nie ma żadnej kontroli, bo przecież w Thunderbirdzie to można z tym e-mailem zrobić wszystko. A ma być wyłączona funkcja przekaż, mają być chyba wyłączone cytowania, żeby po prostu treść tego maila dotarła do osoby, do której ma dotrzeć i nigdzie dalej. I wiadomo, chyba, że osoba zrobi zrzut ekranu. Dokładnie. Wiadomo, że jest to też, tak, jest to też hacker opcja. To przekaże, ale... Nie hacker, żeby... zwykły człowiek zrobi zrzut ekranu, przekaże dalej i ślepaczki możecie się bujać, bo sobie odczytać zrzut ekranu. Chociaż z drugiej strony ja ostatnio mi właśnie znajomy opowiadał, piękny program w jednym z większych europejskich krajów do dostępu do biblioteki z książkami, coś ala nasz DZDN, normalnie taki czytnik książek na Windowsa, pole edycji tylko do odczytu, bez zaznaczania i się chwalą, jak to bronią się przed piractwem, jak to tej książki nikt z biblioteki nie skopiuje. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. EVDA ma piękny skrót insert F9, insert F10. I można. Dla osób, które posługują się tym punktem przeglądu, czy jakkolwiek to tam się nazywa. Początek pola, insert F9, koniec pola, insert F10 dwa razy. Notatnik, Ctrl V i sprawa. I sprawa załatwiona. Natomiast jeszcze tak a propos tej poczty, to ja chciałem powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście coś takiego również będzie czekało użytkowników Gmaila i gdzieś tam powiedzmy dalsze sytuacje, jeżeli będą, bo to jest krok pierwszy, ale pytanie, co będzie później, to ja w tym momencie naprawdę powiem wam szczerze, że doceniam to, że mam swoją własną domenę. Bo jeżeli, jeżeli ja kiedyś będę się z tego Google'a chciał wynieść, to ja nie będę miał z tym większego problemu. A powodzenia w tym momencie każdemu, który ma od lat konto na Gmailu i teraz wszędzie to zmieniaj. Pamiętaj, gdzie ty masz to konto, gdzie się porejestrowałeś w różnych serwisach. Przecież tego jest mnóstwo przez ileś tych lat. Bo ja widząc, co się dzieje, konstatuję powoli, że ja chyba muszę kupić domenę i zmienić tego maila, bo po prostu nie ma opcji. I kiedyś tak naprawdę to się trochę tak wydawało, że własna domena to taki w sumie tam tak trochę szpan, nie? Bo fajny adres. Ale tak użytkowo to ja stwierdzam po tych iluś latach, że naprawdę warto, bo w tym momencie się uniezależniamy od jakiegokolwiek dostawcy. Coś nam się nie podoba, przepięcie poczty to jest plus migracja. To jest jakieś tam, nie wiem, powiedzmy 2 dni, tak? Że trochę nas tam wycina. Słuchajcie, bo my o tym możemy podejrzewać, gadać jeszcze o tych różnych serwisach poczty. A jeszcze nie zaczęliśmy. Na dobre.
Tak, jeszcze nie zaczęliśmy, a teraz czeka news, którego sam jestem trochę ciekaw. Gitara dla niewidomych i dla niesłyszących na Raspberry Pi. Tak, to się okazuje, że jeden z inżynierów, zdaje się od Androida, coś takiego opracował. Gitara połączona z jakimś takim urządzeniem na Raspberry Pi, które może za pomocą różnych kilku mechanizmów, jakichś wibracyjnych, oprócz tego za pomocą Braille'a i jeszcze kilku innych, pokazywać na przykład akordy, demonstrować akordy. Jak to działa, szczerze mówiąc, nie wiem. Natomiast jest coś takiego, jest prototyp, jest artykuł, w którym on to wszystko dokładnie opisał, jak to zrobił. I Raspberry Pi jest to jakby takim kontrolerem, za pomocą którego można się, prawda, uczyć. Tam niewidomy jak niewidomy, powiem szczerze. Bardziej mnie intryguje to, jak ci głusi się tego uczą. Bo no niewidomy, myślę, że to jest tylko kwestia, przecież no, nie jeden niewidomy na gitarze grać potrafi. No. Tam jest też, Michale, monitor brajlowski przyczepiany z tyłu, który pokazuje nam aktualne informacje o tym, jak nastroić gitarę pod konkretny akord. Tak, ale ten monitor brajlowski, Pawle, to też zdaje się, to nie jest tak, że podłączamy jakiś nasz, tylko to jest też chyba jakaś technologia. Element zestawu. Tak, element zestawu, który nam akordy po prostu tego, tam wyświetla. Budujemy. Tak, wyświetla w brajlu. Tak. Dokładnie. O to też mi chodziło. Więc jest tam też kilka... przyciski do operowania. Tak, jakiś przełącznik. Jest Google Assistant, którym go możemy prosić o podgrywanie nam akordów. Mhm. Także rzeczywiście... Ja trochę się zastanawiam mimo wszystko, czy to nie jest trochę używania mikroskopu do rozbijania orzechów, ale może ma to jakiś sens. Wiesz co, myślę, że trochę tak, ale z drugiej strony jest to też wykorzystanie w jakiś taki kreatywny sposób technologii, a to jest pytanie, co za pomocą tego zestawu można zrobić jeszcze w przyszłości, tak, bo teraz to jest gitara, a być może taki zestaw różnych narzędzi, które dają nam jakby informację zwrotną na kilka sposobów, to, a to jest pomysł. To można wykorzystać w czym innym. Rzecz. Ale no zobaczymy. No w sumie to fakt. Przypomina trochę ta polska aplikacja na Nokia Lumia, o której żeśmy to mówili parę audycji temu. Bo to mam wrażenie, że pomysł może być trochę podobnego kalibru. Czekaj, nawet nie to pamiętam. To znaczy... Był taki piękny pomysł którejś z polskich politechnik, że w sumie to telefony... A, ten sześciopunkt, tak? Obsługiwany sześciopunkt. Tak, i czytanie SMS-ów w brajlu, tak, dotykając punktów sześciopunktu na ekranie dotykowym i przewijając znak po znaku gestami lewo-prawo. Nie wydaje mi się, że aż tak. Chyba to jest jednak bardziej przemyślane, mam wrażenie. Natomiast rzeczywiście jest to coś nietypowego i jak dla niewidomych, to mam wrażenie, że to rzeczywiście trochę przerost formy nad treścią, ale na przykład właśnie te osoby niesłyszące, to może być dla nich. A czy z jednej strony tak, tylko czy to nie jest troszeczkę taka nauka kierowania samochodem niewidomym? No teoretycznie się da. Tylko... No tak, ale nigdy tam powiedzmy, nie wiem, kubicą nie będziesz, tak? To jest oczywiste. Więc to tak na zasadzie tylko takiej ciekawostki poznawczej co najwyżej. Weź zobacz sobie i spróbuj, tak? Ale... Ciekawostki poznawczej, tylko ciekaw jestem, ile osób będzie w stanie wydać, no bo jak tam jest monitor i ileś kontrolerów, to tanie to nie będzie. Tylko czy to przypadkiem nie będzie na zasadzie tego, że możesz sobie to albo twój znajomy jakiś elektronik z jakichś ogólnodostępnych części sobie zbudować? A to może. Bo tu Raspberry Pi, to wiesz... Może, w jest, sumie... Jest na to szansa, bo to tam tylko kilka tych komórek brajlowskich, tak myślę, że wystarczy. No do podania akordu, no to ile tam potrzebujesz? Może, no zobaczymy. A tymczasem już taki bardziej news na poważnie, Światowa Organizacja Niewidomych, no widziałem, że jest coś takiego, przeprowadziła ankietę na temat sytuacji zawodowej osób niewidomych. I jak zwykle tutaj takie rzeczy statystyczne, Paweł, moim zdaniem bardzo ciekawe, lubię statystykę. To się niestety możesz troszkę zawieść, bo to jest jeszcze ankieta w toku, więc zachęcamy do jej wypełnienia.
Ona do marca jeszcze będzie tam wisieć na tym link, pod tym linkiem, który wam podamy w komentarzu. No i to się zgadza. Światowa Organizacja Niewidomych, World Blind Union, czyli troszkę level wyżej niż European Blind Union, aplikacja. Stowarzyszenie, które zrzesza, organizacja, która zrzesza właśnie różne te organizacje wspierające osoby niewidome, ale z całego świata. Taką ankietkę wypuściła. O co chodzi? Chodzi o to, że oni chcieliby poznać sytuację osób niewidomych zawodową no, na całym świecie, czyli z konkretnych rejonów świata, jaka jest sytuacja, jak jest z możliwością uzyskania wykształcenia, czy łatwo jest o pracę. Jeśli tak, to czy satysfakcjonuje nas to, co wykonujemy i to, jak jesteśmy tam traktowani, jeśli chodzi o liczbę godzin, przez którą pracujemy, jeśli chodzi o jakąś możliwość rozwoju zawodowego i awansu, jeśli chodzi o możliwość utrzymania tej pracy, jak już w niej jesteśmy, i tak dalej, i tak dalej. A właśnie wszystko po to, by ta organizacja wiedziała, jak lepiej może pomagać w bronieniu naszych praw, w promowaniu nas jako wartościowych pracowników, no i jak lepiej może wykonywać tą swoją misję właśnie, jeśli chodzi o utrzymanie osób niewidomych na rynku pracy. Do tego jeszcze może dodam, Tomku, od razu na szybko drugiego newsa, bo jest poniekąd z tym powiązany. Tak, tak. Czyli VIPTECH, projekt, który realizowany był przez organizację VIEWS International. VIEWSa możecie kojarzyć na przykład z wolontariatów europejskich, na które niewidomych młodych ludzi, którzy są chętni przeżyć taką przygodę, wysyła Polski Związek Niewidomych. To jest organizacja w Belgii, w Liège. No i oni różne rzeczy robią, a między innymi też właśnie taki projekt. Projekt składa się z dwóch części. Z jednej strony jest to portal, na którym dostępny oczywiście, w pełni wyposażony we wszelkie cechy dostępności, na którym z jednej strony pracodawcy mogą zamieszczać lub inne osoby, które znajdą takie ogłoszenia. Z drugiej strony pracownicy niewidomi mogą szukać, albo kandydaci, ogłoszeń o pracę. Cel tego jest taki, żeby właśnie też promować osoby niewidome jako wartościowych pracowników. Tam gdzieś też stoi na straży sieć moderatorów, osoby, które sprawdzają wiarygodność takich ogłoszeń, też osoby, które w przyszłości mają, zdaje się, tłumaczyć zarówno serwis, interfejs serwisu, żeby był on dostępny w nowych językach, bo na razie jest to angielski, francuski, włoski i hiszpański. No i z jednej strony jest to właśnie taki serwis. Z drugiej strony jest to platforma ćwiczebna, na której znajdziemy różne wskazówki, różne porady, różne opisane doświadczenia. Z jednej strony jak o taką pracę się starać, czyli jak należy stworzyć CV, list motywacyjny, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jakie są nasze prawa jako pracowników osób niewidomych. No i właśnie z drugiej strony tego typu informacje też prawne, porady dotyczące właśnie naszych praw na rynku pracy znajdziemy w tym serwisie VIPTECH. Ja patrzyłem na te oferty pracy i póki co, jako że projekt jest dość świeży, no widziałem tam tylko pozbierane jakimś agregatorem ogłoszenia w języku francuskim, więc pewnie lokalne z Belgii i też nie wiem na ile, jakby jakie są źródła tych ogłoszeń, więc na ile powiedzmy osoby, które tego bota puściły w ruch, sprawdziły, że ci pracodawcy w jakiś sposób mają już historię zainteresowania niewidomymi pracownikami. No bo też o to chodzi, żeby te ogłoszenia w jakiś sposób nam dawały nadzieję na to, że taką pracę możemy rzeczywiście dostać. W różnych działach to jest. Od jakichś finansów, przez informatykę, po jakieś nawet, chyba nawet nie wiem, czy nie było jakichś kierowniczych stanowisk w tym momencie. Ale dużo różnych ofert, natomiast no niestety wszystko póki co po francusku, no i widać, że zbierane jakimś agregatorem. No ale platforma jest otwarta i kto wie, może z czasem coś się z tego rozwinie. W każdym razie kolejny ciekawy projekt został przeprowadzony i jego efekty możemy już podziwiać. O. Taka cisza zapada, to może wypełni ją Mikołaj, który twierdzi, no Netflix twierdzi bardziej, że chce być bardziej dostępny na PC. Tak, na razie to jest niewiele, ale biorąc pod uwagę, że w kwestii dostępności strony, to tam się od dłuższego czasu mało działo, to, że się coś zmieniło, to znaczy, że może znaczyć, że ktoś się zaczął tematem interesować i może
coś się ruszy, bo co na przykład na razie mamy? Na razie mamy na przykład coś takiego, że wchodzimy na jakikolwiek film, zaczyna nam, bądź serial, zaczyna nam grać i zaczyna nam się intro, czołówka z całymi napisami, kto gra i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mamy piękny komunikat. Naciśnij S, aby pominąć czołówkę. Naciskamy S i w tym momencie nam się to pomija. To oczywiście można było wcześniej zrobić, tylko trzeba było wiedzieć, jak znać ten trik. Teraz nam screen reader wszystko oznajmia. No więc skoro nam screen reader oznajmia i skoro ktoś się za coś zabrał i pokazał, że tak powiem, że można, to kto wie, czy za czas jakiś, na przykład jakieś napisy, coś czytane automatycznie, no kto wie, bo ewidentnie coś się ruszyło i coś się zaczęło dziać. No to bardzo dobrze, bo to rzeczywiście przydatne będzie, jeżeli ktoś właśnie korzysta przede wszystkim z komputera. To się zgadza. A jednak jeszcze nie wszyscy tą aplikacją mobilną żyją. To raz, a poza tym no coraz więcej jest tych różnych centrów multimedialnych po owszem. Domach. Gdzie komputer jest takim elementem centralnym, plus jakiś telewizor. Jakiś Intel Mac albo podobne urządzenie sobie zapinamy tam i podłączamy do telewizora i mamy naprawdę... I dla nas to jest naprawdę ciekawa opcja na dostępny jakiś, no połączenie, no, taki no, tym bardziej, że jest kilka tych aplikacji, które po prostu działają dobrze z czytnikiem ekranu właśnie do odbierania różnego rodzaju multimediów. Tu mamy jakiegoś DVB tak Viewera, mamy Kodi. Tak. No tak, Kodi jest ciekawym programem. Można by też było coś o nim kiedyś powiedzieć. Jest podcast. Co prawda audycja była, ale... Z aktualnością i tam się tej też niestety akcji... wiele chyba się nie rozwija, jeśli chodzi o screen readera, niestety. Tak, i tam trzeba trika teraz w tym momencie znać, niestety. Jak zrobić, żeby to działało. Tak, tak. Bo to się da zrobić, ale nie jest to takie proste, jak to było kiedyś. A tymczasem, a propos takich różnych ciekawych inicjatyw, może ciekawych, może, no zobaczymy. Na Facebooku czasami, no nie tylko na Facebooku, ale myślę, że tego będzie najwięcej na Facebooku, więc jak ktoś jakby lubi takie akcje, no myślę, że najczęściej, najlepiej tam sobie siedzieć. No i właśnie na jednej z grup, niewidomi, niedowidzący, bądźmy razem, niejaki Wiktor Łukaszenko napisał takie ogłoszenie, a ja tu mogę przeczytać. Jako, że lubię programować, napisałem aplikację internetową Asystent Oczu, wykorzystującą sztuczną inteligencję pilnującej waszej postawy przy komputerze. Z pomocą sztucznego głosu informuję o godzinie, czasie spędzonym przy komputerze i o dzisiejszych newsach. Wystarczy nacisnąć odpowiedni klawisz na klawiaturze, ale przechodząc do sedna, co przydałoby się wam w takim programie, jakie informacje najbardziej pomogłyby wam przy codziennym korzystaniu z komputera. No i takie info jest, można napisać komentarz, co podstawowy ktoś o tym myśli. Podstawowy plus dla autora, że na tak wczesnym etapie rozwoju aplikacji, bo on jeszcze jej nawet nigdzie nie upublicznił, stwierdził, że jak coś zrobi, to da znać po prostu i podrzuci, ale właśnie podstawowy plus dla autora, że na tak wczesnym etapie rozwoju pyta grupy docelowej, To nie jest reguła. To niestety tak. Pan od aplikacji Speaking Teacher, jakkolwiek on się tam nazywał, nie pytał. Tak, pozdrawiamy pana Mariusza bardzo serdecznie. Nie tylko tą aplikację też. Tak, no tak, przecież... Edytor audio. Edytor audio tak, jest przewspaniały. Tak, tak, to jest tak. Po prostu... Tak. To jeszcze Mikołaj... Aha. To jeszcze Mikołaju, też taka inicjatywa, ale tym razem dużej firmy. Znowu ankieta, znowu telewizja, znowu audiodeskrypcja, ale tym razem Amazon. Tak, tym razem Amazon, bo Amazon wprowadził usługę Amazon Prime Video,
od jakiegoś czasu już funkcjonującą, czyli no, kolejna usługa, już mamy ich na rynku ileś, w Polsce mniej, w Stanach więcej, akurat Prime Video w Polsce mamy. Usługa, w której możemy sobie oglądać treści różne, treści Amazona i nie tylko. Płacimy miesięczny abonament i oglądamy ile chcemy, kiedy chcemy, standard. No i Amazon myśli i już wprowadza audiodeskrypcję, już tej audiodeskrypcji tam trochę jest. Z tego co wiem, do własnych produkcji ta audiodeskrypcja jest robiona. AudioVault.net przez V większość jej ma, jak to komuś się z Amazonem nie chce bawić, ale teraz weszła właśnie ankieta, jak te audiodeskrypcje robić. Bo Amazon chce zacząć eksperymenty z robieniem audiodeskrypcji za pomocą TTS, czyli syntezy mowy. No i w ankiecie mamy. I to jest jakaś ciekawa rzecz. Bo tak, jest to robione taniej, a my jako osoby niefinowe naprawdę jesteśmy przyzwyczajeni do syntetycznego głosu i myślę, że to nie będzie takie złe, bo wystarczy tylko napisać taką audiodeskrypcję, nie trzeba jej nagrywać, więc maleją koszty po prostu i zwyczajnie i za te same pieniądze można tego zrobić więcej. I słuchajcie, albo nawet, że tak się jeszcze wetnę, stworzyć jeden wzór, powiedzmy, audiodeskrypcji po angielsku. I potem go przetłumaczyć. Już nawet maszynowo chyba pójdzie to, tak, z całym szacunkiem no dla wszystkich tak słuchających nas tłumaczy, którzy na pewno też wykonaliby świetną robotę i oby Amazon w to poszedł, ale no realia są takie, że przy tak krótkich tekstach, które są od siebie gdzieś tam oddzielone, kilka zdań, maszyna może sobie naprawdę poradzić, więc wtedy dostaniemy dzięki temu też ekspresowo audiodeskrypcję na różne języki. W tym tak, która może nie będzie najdokładniejsza, ale będzie jakaś tam. Chociaż wiesz co, te teksty właśnie są na tyle krótkie, że może być problem. Może być problem z kontekstem i mogą wychodzić takie kwiatki jak słynna królowa klubów, o której to już kiedyś chyba mówiłem. Znaczy, no tak, okay, tylko z drugiej strony to są często teksty, które są pisane no, krótko, tak, zwięźle, ale bardzo poprawne, ale bardzo poprawne gramatycznie. Kobieta wychodzi skądś tam, siada na krześle, tak? I to są zdania dość modelowe, na które oczywiście czasami mogą być przekłamania, ale to nie jest, dobra, słuchaj, ta chłopaki, ja bym tu coś chciał sobie kupić i w zasadzie to co? Nie jest to aż taka mowa potoczna, więc rzeczywiście jest szansa. Tak. Aha, no w każdym razie jest ankieta, mamy w ankiecie do posłuchania bodajże z trzech filmów trzy różne sceny, nagrane w obu wersjach, z audiodeskrypcją w obu wersjach. Jedna z nich jest zwykłą audiodeskrypcją nagraną przez ludzi, druga jest audiodeskrypcją z tego, co udało mi się wysłyszeć, z tą samą jakby treścią, tym samym skryptem deskrypcji, ale nagrany przez właśnie syntezę mowy i mamy wybrać, która z tych deskrypcji nam się bardziej podoba. I mi szczerze mówiąc, ta synteza odpowiada. Nie wiem, co to jest za synteza. Podejrzewam, że to jest jakaś synteza Amazona, ale do tego typu komunikatów, gdzie tam faktycznie nie ma emocji, nie ma jakiejś wielkiej intonacji, tylko jest po prostu komunikat, jak dla mnie ta synteza sprawdza się bardzo dobrze i nawet lepiej czasem niż ten lektor. O, to pięknie. Ja powiem tylko, że Polsat kiedyś robił taki magazyn sportowy dla niepełnosprawnych. On się jakoś nazywał, już nie pamiętam, musiałbym do notatek zajrzeć. Ale on był robiony właśnie Iwoną, deskrybowany Iwoną. I powiem szczerze, nie było to ciekawe, bo ta deskrypcja się zlewała z tym dźwiękiem tam. I to było takie no ale to nie była, Robercie, wina Iwony, tylko to była wina realizatora, który to wszystko potem składał. Źle no, zrobił. Kwestia. Ale jednak to już BCPZN, bo to jeszcze był BCPZN, chciał robić sporo lat temu, jak kiedyś widziałem, jeszcze na Klango w katalogu mediów, dziś był dość mocno eksponowany ten wykład właśnie któreś z pań, na której właśnie z konferencji BCPZN, jak to bodajże Dzień Świra
film zrobiono audiodeskrypcję właśnie Iwonną Ewą bodajże, jeżeli się nie mylę. I tam też właśnie eksperymentowano z takim podejściem, żeby robić audiodeskrypcję mową syntetyczną. To tak naprawdę stąd mi się gdzieś pojawił pomysł używanie napisów jako audiodeskrypcji i czytanie ich mową syntetyczną, bo to tak naprawdę oni gdzieś tam na to wpadli kiedyś, a nikt tego nie kontynuował, nikt tego nie poruszył, a moim zdaniem by warto. Swoją drogą jeszcze a propos audiodeskrypcji, co się teraz okazuje, zrobiono te audiodeskrypcje dla niewidomych, ale się okazało, że coraz tak naprawdę więcej osób, wbrew temu, co byśmy myśleli, to nawet niekoniecznie niewidomych, zaczyna tej audiodeskrypcji używać. Chodzi głównie o kierowców, zwłaszcza o kierowców ciężarówek. Ciekawe. Podobno wszelkiego rodzaju tirowcy wpadli na pomysł, że przecież skoro wszyscy ich znajomi oglądają seriale, a oni mają ileś czasu, który spędzają na drodze i pooglądać to oni sobie za bardzo nie mogą, a może by chcieli, bo wiadomo, lepiej oglądać coś, co oglądają wszyscy, niż czytać jakieś książki, przynajmniej z perspektywy, że tak powiem, takiej przeciętnej osoby, i włączają sobie audiodeskrypcję. Może jeszcze nie u nas, bo u nas też tej audiodeskrypcji po pierwsze za dużo nie ma, a nawet jak jest, to trochę trzeba się nabiedzić, żeby ją znaleźć. No i przede wszystkim w aplikacjach typu VOD jej nie ma, bo gdzieś tam w tym liniowym przekazie, takim standardowym, to jeszcze znajdziemy, ale jak ktoś sobie chce obejrzeć coś później na VOD, to audiodeskrypcji może raczej zapomnieć. Absolutnie. A tak sobie... Też z tego powodu też w ten sposób są konstruowane linie dialogowe i opisy w tego rodzaju wszystkiego rodzaju paradokumentach typu szkoła i szpital i tak dalej, że po prostu to jest dedykowane osobom, które coś sobie puszczają w tło do gotowania, prasowania, sprzątania i tak dalej, żeby nie trzeba było cały czas na to patrzeć. I tam wszystkie informacje, które ci są potrzebne do zrozumienia, o co w tym chodzi, są podane właśnie głosowo. To nie jest, A ja już dawno mówiłem, że to takie smutne, że dla nas niewidomych w tym momencie najbardziej przyswajalne to są te paradokumenty z materiałów właśnie telewizyjnych. I no, już wiadomo czemu. Coś w tym jest, to fakt. I teraz wychodzi na to, że radio się powoli robi z wizją, żeby se ludzie mogli popatrzeć, a telewizja powoli się robi audio dla tych, którzy nie chcą patrzeć. Dokładnie, ale to i gdzieś to się w pół drogi kiedyś spotka. To w jedno. Ostatecznie, no. No, tak. Ciekawe. Słuchajcie, już dużo podcastów tak naprawdę. Tu 7 metrów pod ziemią, na przykład polskie, to co mi tak pierwszy z polskich przychodzi do głowy. Z jednej strony można ich posłuchać jako podcast, są normalnie na Spotify'u, można sobie ich włączyć tak, jako audio. Tak, a z drugiej strony na YouTubie jest wideo. Tak, jest wideo i jest sobie wywiad. Ale tak samo oglądać. Są w ogóle audio i wideokasty. Są podcasty, które są jednym i drugim. I dla osób, które słuchają, włącza się tylko audio. Jak ktoś ogląda, to pokazuje się też i obraz. I nawet to słychać w tych podcastach, że oni nawet mówią, że dla tych, którzy nas oglądają, to widzicie, że coś tam. To tak, jest też ciekawe. To się zgadza, bo to zresztą, no to się w sumie zaczęło chyba od tego, tak przypuszczam, że wszyscy chcieli być na YouTubie, a YouTube, nawet jeżeli ty nie masz za bardzo co pokazać, to wymusza na tobie, żebyś pokazał jednak cokolwiek. No więc ludzie zaczęli się tak w to bawić, tak? Niektórzy na przykład pokazywali, jak grają sobie w jakąś grę. Opowiadają o czymś, na jakiś tam temat i grają sobie w jakąś niezobowiązującą gierkę, która nie wymaga jakiejś, nie wiadomo jak wielkiej uwagi. Ponoć widzący to tak może sobie się podzielić tą uwagą. I po prostu ten obraz był zapewniony i rzeczywiście to mam wrażenie, że tak ewoluowało, aż w pewnym momencie ludzie zajmujący się tym coraz bardziej profesjonalnie się po prostu za to zabrali. Słuchajcie, ja też właśnie z trochę przeciwnej strony ostatnio widziałem wpis na Facebooku na którejś z grup NFB, czyli amerykańskiego PZN-u, wypowiadała się jakaś
nauczycielka bodajże matematyki w jakiejś szkole, taka już sporo starsza i albo niewidoma, albo mająca spore problemy ze wzrokiem i ucząca też właśnie niewidomych, że ona gdzieś dostała w spadku po swojej poprzedniczce, która dostała w spadku po swojej poprzedniczce i tak dalej, nagrania, chyba jeszcze na jakichś winylach, czy szpulach, czy jakichś starych analogowych nośnikach, z lat 40. do 60. z radia amerykańskiego, gdzie wykładano matematykę dla ludzi po prostu. Przez to, że Mikołaju, w radiu. To my mieliśmy takie czasy też w telewizji w Polsce, ale właśnie była telewizja edukacyjna. To i u nas też. Ale tam radio, tak. To radio przyswajalne. Telewizją, ale telewizja nadal ma ten komponent obrazu. Owszem. To się wiele nie różni od jakby dzisiejszego YouTube'a. Bo dzisiaj. No tak, a tam, jak wykładali przez radio. Tak, no to musieli, chcąc nie chcąc, zrobić, tak, to, zrobić w to w taki formie, sposób, żeby dało się żeby tym kanałem wszystko przekazać. Oczywiście nie wszystko, bo tam są rzeczy typu narysuj i widzisz, że, ale podobno jest to nadal bardzo fajne i bardzo przyswajalne dla osób, które chcą gdzieś tam. Szkoda, że nie ma dla nas dostępu w jakiejś cyfrowej formie do tych materiałów, bo ja sobie na przykład chętnie posłuchał. Mhm. Dobra, słuchajcie, bo to znowu jakiś temat, na który się okazuje, możemy gadać bez Można końca. Można długo, tak. A tematów naprawdę mamy jeszcze sporo. Na przykład, gdyby ktoś ze słuchaczy no, był członkiem albo znał jakąś organizację, która promuje Braille'a, no to bardzo ciekawą ofertę miałoby dla tej organizacji firma Index Braille. Tak, Index Braille, czyli producent znanych drukarek brajlowskich. Oni mają taki program już wydaje się od lat, ja o tym nie słyszałem nigdy. Od stycznia do zdaje się listopada mogą się zgłaszać organizacje, które w jakiś sposób chcą promować Braille'a, chcą drukować materiały w Braille'u, chcą udostępniać czy podręczniki, czy książki, czy innego rodzaju materiały, ale brakuje im sprzętu. Mogą złożyć aplikację o drukarkę od Index Braille'a. I spośród tych wszystkich aplikacji wybrana zostanie jedna, więc no, konkurencja jest dość twarda. Natomiast zostanie to ogłoszone, zdaje się, jest to 4 stycznia kolejnego roku, czyli Międzynarodowy Dzień Pisma Braille'a. Wtedy zostaną ogłoszone wyniki i zostanie wyłoniony zwycięzca, więc czasu jest dość dużo. No a nagroda warta, więc warto aplikować, jeżeli słucha nas ktoś, kto mógłby być taką ofertą zainteresowany, no i spełnia wszystkie kryteria. O. Everest D5, to nawet dwie drukarki, jeden Everest D5 i jeden Acoustic Hood Everest. Dla organizacji lub grupy, nawet dla osoby lub grupy osób, więc to nie musi być nawet organizacja, teraz to doczytuję, muszą mieć potrzebę produkcji Braille'a, celem jego promocji, czytania Braille'em, mając jednocześnie ograniczone zasoby finansowe. Mogą oni ten program się zgłosić między styczniem i listopadem, tak jak mówiłem. Jeden wybór będzie. Aha, czyli to jest jednak jeden, tylko ten Index D5, a ten Acoustic Hood to jest widocznie ta pokrywa taka, żeby to wyciszyć. Przepraszam w takim razie. Tak, bo tam jest jakiś. Bo te drukarki są dość głośne, żeby to jakoś wyciszyć. No tak. To jest taka szafa wyciszająca. Są takie szafy, do których się wkłada i. Tak. No wkłada się drukarka i jest niby ciszej. 10, dla minimum 10. 10 osób musi się zobowiązać wyprodukować materiały brajlowskie, ta osoba, która zdobędzie. No i trzeba wypełnić formularz, wypełniając też nazwę organizacji, jeżeli dotyczy, pełny adres, osoby do kontaktu i dobrze opowiedzianą osobistą historię, jak produkcja i czytanie Braille'a oraz umiejętność czytania Braille'a osób niewidomych jest promowana przez nich.
I trzeba dołączyć też linki do jakichś zdjęć, filmów, które będą gdzieś tam motywować też, że tą organizację powinna komisja konkursowa wybrać. Trzeba być też zarejestrowanym na www.indexbraille.com. No i trzeba użyć tego formularza. Chyba tyle. Będzie link w komentarzach, więc tam będzie każdy sobie mógł przeczytać o szczegółach tego całego projektu. Natomiast tak troszkę pozostając jeszcze w temacie Braille'a, Michał tu znalazł informację, że uczniowie z jednego z krakowskich liceum zbierają pieniądze na 100 książek z wypukłymi rysunkami też dla niewidomych. Tak, ale nie to, że oni będą chcieli je kupić, tylko oni będą chcieli je zrobić. Grupa uczniów z drugiego krakowskiego liceum ogólnokształcącego zorganizowała taką zbiórkę w serwisie... Muszę sprawdzić. Zrzutka. Tak, w zrzutce, tak, na zrzutce. Podrzucę link też. Tam każdy może. Tam każdy może na każdy cel. Około 30 tysięcy chyba oni chcą uzbierać na te 100 książek. To jak na razie widziałem, to 10% zebrali, tam około 3 tysięcy w sumie. Przynajmniej jak sprawdzałem to jakiś czas temu. No i jak te książki w ogóle mają wyglądać? No to mają być książki przede wszystkim tak z opisu, sądząc dla młodszego odbiorcy, mają być przede wszystkim z walorami edukacyjnymi, natomiast no, też mają dawać fajną zabawę, mają być to książki ilustrowane, co ważne, ilustrowane i to w taki uniwersalny sposób, bo one mają być zarówno ładne pod względem takim wizualnym, czysto wizualnym, żeby i osoby widzące mogły sobie z tych książeczek skorzystać, ale też i właśnie mają być tam na kartach tych książek wypukłe ilustracje. No rzeczywiście, jak na w ogóle młodych ludzi, to bardzo ambitny plan. Pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście uda im się to zrealizować. Jestem ciekaw natomiast, jak te książki potem będą dystrybuowane i kto je otrzyma, gdzie one tam się dalej 10 pojawią. 10 fundacji dla osób niewidomych, które wspierają osoby niewidome w całej Polsce. Taki aha, jest cel. Aha, no to faktycznie. To mi gdzieś umknęło, szczerze mówiąc. A. Natomiast no to rzeczywiście myślę, że może być fajne. Myślę, że fajnie jakby też gdzieś jakieś ośrodki edukacyjne dostały, albo szkoły nawet, jeżeli czy jakieś inne tego typu miejsca, gdzie faktycznie ci młodzi niewidomi mogą trafić, bo myślę, że rzeczywiście, no nie wiem jak jest teraz, ale za moich czasów szkolnych czy przedszkolnych to naprawdę była bieda, jeżeli chodzi o te wypukłe rysunki i o dostęp do tego typu materiałów. Teraz przypuszczam, że może być trochę lepiej, wszak technologia poszła do przodu. Troszeczkę lepiej. Ale powiem szczerze, dla mnie to było takie naprawdę dość traumatyczne przeżycie nawet. Jak przyszło co do czego i do pisania na przykład egzaminu gimnazjalnego, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych, bo ja sobie wcześniej to musiałem sam te rysunki robić, a tu się nagle okazało, że zupełnie inne rysunki, zupełnie inaczej zrobione dostałem i ja naprawdę miałem duży problem, jak wcześniej nie miałem do czynienia z takimi rysunkami, z jakimiś tam czy wykresami wydrukowanymi albo podobnymi kwestiami, to naprawdę miałem spory problem, tak... w tym momencie tego pierwszego kontaktu, żeby w ogóle cokolwiek tu odczytać. A tu nie dość, że to trzeba odczytać, to jeszcze fajnie byłoby odczytać dobrze to i prawidłowo i to wszystko zinterpretować. I szybko, oczywiście. Bo tam też tak, czas. Oczywiście. No bo jest czas, rzecz jasna. Także tak, naprawdę... Z egzaminami jest w ogóle w Polsce problem. Ja jestem właśnie na tym etapie matury i przygotowań do matury, więc ja mogę... coś więcej na ten temat powiedzieć, a można mówić i można by mówić, bo tak naprawdę czegoś takiego jak próbny arkusz zrobiony tak jak prawdziwy arkusz, co ma tak naprawdę każdy widzący na pewno raz i na pewno raz mu to szkoła załatwi, a jak chce, to sobie załatwi więcej, jeżeli ma taką potrzebę, to osoba niewidoma tak naprawdę nie ma. I są instytucje, tutaj czoła należy chylić przed ośrodkiem w Laskach, bo tutaj naprawdę gdzieś udało nam się
trafić na kogoś, kto potrafił, kto się postarał i kto znalazł i nam dostarczył jakieś materiały, bo materiały miał, ale tak naprawdę gdyby nie to, że myśmy gdzieś, ja i moja nauczycielka, gdyby nie to, że myśmy naprawdę dużo walczyli i próbowali gdzieś otrzymać takie materiały, to w ogóle nie byłoby mowy o czymś takim. A żeby jakiekolwiek komisje w ogóle coś dała? Absolutnie. Nie u nas, nie w Polsce. No, czyli problem był i nadal jest, jak widać. I będzie. I z podręcznikami jest jeszcze gorzej, bo o ile te matury gdzieś są i kiedyś były i jakby... jak się naprawdę ktoś postara, to może i coś dostanie. Tak, podręczniki to jest gorszy problem. No i wiecie, i to jest potem koronny... to jeszcze. I to jest potem koronny argument... w życiu. I to jest potem koronny argument wszystkich pedagogów z ośrodków, że no lepiej jak ci niewidomi idą do ośrodków, a nie do szkół masowych, bo tam mają możliwość korzystania z większej ilości różnych materiałów, a to tak naprawdę to się nie zgadza. O to chodzi. To chodzi o to, żeby teraz... był... tak, o to chodzi, żeby a, że był teraz wybór. To tam ileś sprzężeń jest w tym intelektualnych. Dokładnie. To wszystko jedno. Prawda jest taka, ja znam sytuację ze środków, bo ja mam jeszcze gdzieś kontakty, nie bliskie, ale mam. I tam są sytuacje typu, dobra... nie zdaliście, ale wstawię wam dwa, bo przecież jak to zostać? Dobra, jest. I no. Osoby, które po prostu nie muszą, nie są uczone, nie muszą się uczyć, bo ośrodek to ośrodek, część osób z niepełnosprawnością sprzężoną, część osób trafia do liceum po skończeniu zawodówki i kończy je w wieku lat 20 paru. O. Dużo by można mówić, ale... Ale co, przechodzimy dalej. Tak, ale przechodzimy dalej, a jest do czego jeszcze przechodzić. No w takim razie przechodzimy dalej do twitterowego bota, który powstał... Fajna aby inicjatywa opisywać, swoją drogą, naprawdę. Tak, aby opisywać obrazki albo... aby uświadomić temu, kto taki nieopisany obrazek wstawił, że w zasadzie warto by to zrobić. Owszem, bot nazywa się Alt Text Reader. Znajdziecie go pod twitterowym nickiem get_alttext, już alt text pisane razem. I to jest bot, któremu należy podać, wspominając go w twecie, link do tweetu lub obrazka, ewentualnie wspomnieć go w odpowiedzi na tweeta, w którym jest obrazek. I wtedy staną się dwie rzeczy. Albo jeżeli tweet zawiera alternatywny opis obrazka, dostaniemy go w odpowiedzi od bota, albo w przeciwnym razie bot powiadomi autora tego tweeta, że Twittera używają też osoby niewidome, a pan tu wstawił lub pani tu wstawiła zdjęcie, no więc wypadałoby to zdjęcie opatrzyć opisem tegoż obrazka. Proszę to zrobić. To jest bot, który powstał w Niemczech. Jakby sam bot zwraca się do nas po angielsku i chociaż nie trzeba z nim wchodzić za bardzo w interakcję, to tweety, które są wysyłane w celu promowania tak dalej, są po angielsku. Ale gdzieś też w Niemczech powstała też ciekawa inicjatywa hashtagowania tweetów, albo na nie odpowiadając, albo gdzieś tam cytując, które obrazki mają i które obrazków nie mają. Specjalnymi hashtagami są. Osobny hashtag jest dla tweetów z alternatywnym opisem obrazków, a osobny dla tweeta, który takich obrazków nie ma. No i w ten sposób name them and shame them, taka technika. To się po angielsku mówi, czy po prostu wywołujemy do tablicy osoby na szerszą publikę, które wykazały się tym, że tych obrazków nie wstawiły. Albo które wstawiły, chcemy je za to pochwalić. Dzięki takiemu hashtagowi nie ma sensu, myślę, tu przytaczać, bo hashtag jest typowo po niemiecku i pewnie poza Niemcy nie wyjdzie, tylko to wspominam w ramach ciekawostki. Można odkryć po prostu zawartość, która albo jest opisana, no albo znaleźć osoby, którym można jeszcze uświadamiać, że takie opisy są potrzebne. Natomiast z bota może skorzystać każdy bot, jest w języku jak najbardziej angielskim, więc też bardziej uniwersalny niż niemieckie hashtagi. To też Facebook kiedyś chciał. Krążyła taka informacja, taka plotka, to w końcu nie doszło do skutku, że Facebook chciał
żeby ułatwić wyszukiwanie i jakąś analizę danych i śledzenie, po prostu pod pretekstem też dostępności, oczywiście tę dostępność poprawiając, przekonać twórców fanpage'y, żeby umieszczali tekst jako tekst, a nie tekst jako zdjęcia, pod groźbą znacznego zmniejszenia zasięgów danych postów. Ale w końcu stwierdzili, że chyba jednak więcej tym stratą niż zyskają i nie wprowadzono. No tak, bo ta kultura wszechobecnych memów to jednak jest już chyba nie do zatrzymania i naprawdę zdecydowanie łatwiej jest zaprząc różnego rodzaju narzędzia, które nam będą to objaśniały w przystępnej dla nas formie, co tam się znajduje na tych obrazkach, niż walka z tym, nawet przez takich gigantów jak właśnie Facebook. Nawet nie o dostępność tu chodziło, tylko o to, żeby oni mieli ten tekst i mogli z nim zrobić co chcą. Ja wiem, Mikołaj, sprawdzić. ja wiem, tylko jakby wiesz, tak przy okazji to tak, byłoby też korzystne dla nas, tak? Ale widać, że Facebook się już uczy rozpoznawać te teksty, o czym zresztą już mówiliśmy. Samemu. I to już nawet na polskim. Ja też tak, już to zaczynam zauważać. Tak, owszem. Coś jest. A tak a propos zauważania, to mamy też takiego newsa a propos powiększalników luki, które tanieją. Tak, Robercie. No, ale tak jest, jestem, tak. Jestem. Dostaliśmy to od zaprzyjaźnionej firmy. Teraz tupy elektroniczne, luki, taniej o 100, 200, a nawet 300 zł. I tak. Luki plus 100 zł taniej, Luki HD 4 200 zł taniej, Luki HD 4 plus, albo Luki HD 4 plus, to będzie 300 zł taniej i Luki HD 5 300 zł taniej. I teraz powiem tak, no może jak to mniej więcej wygląda, jak ktoś nie wie. No są to ceny Tyflo, jakby nie patrzeć, ale Luki HD 5 teraz 3390 zł. Luki HD 4 plus 2399 PLN. Luki HD 4 2199 zł i lupa elektroniczna Luki plus 1299 zł. I teraz tak, wiadomo, że to są rzeczy tyflo, ale ja może powiem troszeczkę o tych lupach. Ja jestem w ogóle? Mnie słychać? Tak, słychać. Tak, o tych lupach takie rzeczy. To i na przykład Luki 5, Luki HD 5, to jest lupa z ekranem 5-calowym. Nie dość, że można na nim powiększać do 20 razy, ma też nieskończoną ogniskową, cokolwiek by to znaczyło, ja nie bardzo wiem, ale też ma jakąś bardzo dobrą kamerę. Ma rączkę jakąś magnetyczną do czytania długich dokumentów, że można to jakoś użyć. Ma coś takiego jak Far View do czytania z dali. No i oprócz tego jeszcze ma stop klatkę, można nagrywać. Nie wiem czy z dźwiękiem, ale na pewno z obrazem do pamięci tej lupy. Jest na akumulator oczywiście wbudowany i tak samo te pozostałe. Także, no i można oczywiście tą lupę podłączyć do telewizora przy pomocy albo HDMI, albo cinchów. To znaczy wejść CVBS. Czyli cinchy. Iluś tam. Także, no to są... Powiem tak. Ja nie jestem osobą słabowidzącą, więc nie wiem, czy to jest bardzo przydatne, czy to nie jest, czy to jest jak przydatne. W każdym razie ponoć można sterować dotykowo tymi lupami po prostu, że nie dość, że się wyświetla obraz powiększony na ekranie, to jeszcze można tym sterować od razu dotykowo tą lupą. Ponoć można to sobie wziąć i tak dalej, i tak dalej. Ceny są dosyć duże, no ale jak są tańsze i podano, firma Lumen podała, że są tańsze, no to myślę, że może ktoś będzie zainteresowany. No, nie wiem. Ja powiem szczerze, nie znam się za bardzo na tego typu sprzęta. Nie wiem, jak one są
przydatne. Po prostu informujemy, że w tej chwili są i są trochę taniej po prostu. Zawsze 100, czy 200, czy 300 zł w kieszeni mniej, zawsze coś. To się zgadza. I na tym teoretycznie mamy koniec tych tyflo wieści, powiedzmy, ale zanim koniec, to dzisiaj też wyczytałem taką ciekawostkę. Od pewnego czasu jestem właścicielem czegoś takiego, co się nazywa Native Instruments Complete oraz Complete Control. O tym będzie na pewno podcast, bo jest to bardzo ciekawy taki pakiet sprzętu i oprogramowania. W zasadzie seria pakietów. I no w ogóle ten, tak jeszcze w gwoli wyjaśnienia, no bo domyślam się, że większość słuchaczy tych podcastu muzykami nie jest. Firma Native Instruments to jest no, dość znana firma wtyczek różnego rodzaju programowych, instrumentów wirtualnych, efektów i tak dalej, i tak dalej. Ona działa chyba 20 lat albo prawie 20. No i no dzisiaj się dowiedziałem, jaki procent mniej podobno stanowią użytkownicy niewidomi wszystkich, którzy kupili ten pakiet właśnie Complete. No i ja bym tak zakładał, że to będzie, nie wiem, jakaś 0,1%, może mniej, może coś. A okazuje się, że podobno my, czyli osoby niewidome, stanowimy 5% wszystkich, którzy taki pakiet kupują. I to niby mało, ale z drugiej strony 5% to już jest jakiś konkret. Jedna osoba na 20 wszystkich kupujących to są osoby niewidome. I niech ktoś jeszcze powie, że wdrażanie dostępności się nie opłaca. Dokładnie. Zwłaszcza na rynku, gdzie popraw mnie Tomek, jeżeli się mylę, bo nie jestem w temacie, nikt wcześniej tego nie zrobił. Znaczy nikt z dużych firm, no prawie nikt, to znaczy to wyglądało w ten sposób, że firma Kurzweil, ta zresztą już działała jakiś tam czas na rynku takim dostępnościowym. Dziad skanerów, które w Ameryce, tak, dawno temu. No to zrobiła jakiś edytor do jednego ze swoich instrumentów, taki dla osób niewidomych. No i swego czasu zrobiła specjalną edycję jednego z takich swoich pierwszych syntezatorów dla Stevie'ego Wondera. Z brajlowskimi etykietami na przyciskach i nie wiem, czy z czymś jeszcze. Jeszcze w latach 80. To jest to, no i Yamaha ma taki swój keyboard, dość drogi. Tam cena to jest rzędu chyba 12 tysięcy, która też jakoś jest, ma jakieś udźwiękowienie dla niewidomych. Tam są jakieś sample, które tam po naciśnięciu przycisku się tam odzywają i tam można część ustawień zmieniać. Nie wiem, czy są odczytywane barwy, ale coś tam jest odczytywane w każdym razie. Jakoś tam można zapanować nad tym całym szaleństwem, bo ten keyboard jest dość mocno rozbudowany. Także to taka rzeczywiście ciekawostka. To rzeczywiście całkiem sporo osób, jak widać, kupiło, ale to też jest druga i myślę, że też ważna strona tego medalu, że tak naprawdę okazuje się, że całkiem sporo osób niewidomych albo profesjonalnie zajmuje się, albo ma rzeczywiście zamiar profesjonalnie zajmować się muzyką. No przecież tego typu rzeczy wcale nie są tanie. I tego się nie kupuje, tak, bo mam taki kaprys i w sumie no tak się pobawię, no najwyżej mi się nie spodoba. No. Tak, bo absolutnie najtańsza wersja, która... Znaczy, no jest wersja start, czyli darmowa oprogramowania, natomiast my z niej nie skorzystamy bez klawiatury. Klawiatura to jest 500 zł. No to okej, okay, no niby nie jest to dużo w porównaniu z, nie wiem, linijką brajlowską, ale z drugiej strony to jest absolutnie najtańsza wersja, jaka jest, a generalnie większość osób, które chciałyby coś z tym robić, no to muszą wydać te 2-3 tysiące, a maksimum można na to wydać 1011 chyba, także no to już jest co wydawać. Pieniądz. Słuchajcie, coś w tym musi być, bo jako człowiek, który nie siedzi kompletnie w temacie i jakby nigdy go to gdzieś tam nie ciągnęło, ale obracający się trochę w zagranicznym środowisku niewidomych i nie pchający się gdzieś jakby specjalnie w tematy dźwięku i muzyki od pół roku czy roku,
słyszę słowa Native Instruments i Complete Control po prostu ciągle i z każdej strony. I tak. Naprawdę jest tego sporo. Osób, które się tym bawią i osób, które gdzieś coś w tej kwestii robią. I na liście Native Instruments, znaczy na liście Complete Access, zdaje się, ta lista się nazywa, już jest chyba ze 200 osób zarejestrowanych. Ileś osób robi różnego rodzaju jakieś tam dodatkowe jakieś pomoce, albo skrypty, albo jakieś presety do tego, które nam pomagają w jakichś rzeczach, które normalnie są nie bardzo dostępne i tak dalej, i tak dalej. No tam ta społeczność się rozwija i to tak dość prężnie i co chwilę dołączają nowe osoby. Jest strona kkaccess.com, tam też jakiś Chris Ankin publikuje różne ciekawostki, jakieś inne prezentacje, testy instrumentów zgodnych z tym standardem. Czyli to tak trochę jak społeczność niewidomych użytkowników iOS-a się tak gdzieś tam zrzeszyła wokół Apple Vista, tu się też robi coś takiego. No, powiedzmy, znaczy w ogóle te społeczność, no Androida bardziej też jest lista i Ice Free i coś. To jest, bo tutaj jest jakby nie tylko lista i strona, ale no właśnie folder na Dropboxie z różnymi dodatkami, które rzeczywiście są potrzebne nieraz. I to są takie rzeczy, które no widzę, że są, no jest to potrzebne. I na pewno o tym będzie Tyflo Podcast. Myślę, że już niedługo, tylko po prostu ja sobie niedawno kupiłem taką wersję bardziej rozbudowaną i tego jest tyle, że no to naprawdę trudno to wszystko ogarnąć tak w tydzień czy dwa. Jest się czym bawić. Także, oj, jest się czym bawić. Także. Dobrze, to przechodzimy może do tych takich newsów bardziej ogólnych, mniej związanych z jakby Tyflo sensu stricte, ale które się mogą nam przydać. No i pierwszy, znaczy news. News jak news, to jest taka sytuacja od pewnego czasu, która jest. Zresztą troszeczkę jest związana z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy a propos maili. Podejrzewam, że może jeszcze paru słuchaczy ma mail w serwisie O2, bo no ten serwis ma masę reklam i różnych innych rzeczy, nie, ale jeszcze jest parę osób, które tam są. No i ja też nie będę polecał. Polska czwórka, Zvonet, Intelia, WP i O2 to słyną. A WP i O2 to w tym momencie jest to samo, tak naprawdę, bo jak prześledzisz sobie nagłówki, to O2 i WP mają bardzo podobne. Tam teraz to idzie przez te same serwery, bo przecież oni się połączyli. Aha. Może, ale w każdym razie ja mam takie konto na O2, które jest do takich różnych właśnie, albo jakaś tam jedna lista dyskusyjna, albo jakieś takie, że gdzieś trzeba się zarejestrować, nie wiadomo co z tym się stanie, to idzie to na O2. No takie trochę konto. Ja mam się ciosta. Do dziwnych rzeczy. Od pewnego czasu O2 dość mocno zaostrzyła antyspam. Efekt jest taki, że na przykład lista Tyflos, jak ktoś ma O2, no to przychodzi jeden mail na 3, albo 4, albo 5. I większość maili nie przychodzi teraz na O2. Administracja listy wie, że jest problem, ale na razie rozmowy z Googlem skończyły się, znaczy z O2 skończyły się niczym. Więc no, jeżeli ktoś ma jeszcze konto na O2, no to polecam je zmienić na coś innego. Albo wyłączyć spam. Z tym to jest problem, bo ja próbowałem to zrobić. I co? Na próbach się skończyło. Znaczy, w ogóle teraz jakoś jak próbuję znaleźć nawet informację, jak to wyłączyć, to nie wiem, czy się w ogóle da. A to jest też w ogóle ciekawostka. Kiedyś to się dało, kiedyś się dało w ustawieniach. Natomiast pytanie, co wtedy nam się stanie w ogóle z ilością maili. Właśnie, to tak z ciekawości, Tomku, skoro ty masz, te maile, jak rozumiem, one wpadają do folderu spam w tym momencie. Tak. Dobra, a czy w ogóle tam w tym folderze spam jest dużo takiego spamu typowego? Jak to wygląda? To znaczy, to są chyba takie fale. Kiedyś nie było prawie w ogóle. Potem było sporo takich, które rzeczywiście tam trafiały. Ja
byłem jakimś jednym z użytkowników, który rzeczywiście dostawał swego czasu naprawdę dużo, rzędu 30 maili dziennie na przykład. Pomnóż swoje pieniądze. I jakieś kilka tego typu regułek tam było. Potem to znowu się uspokoiło i potem w zasadzie głównie dostawałem spam taki, który nie został, nie był właśnie filtrowany i był no taki, można powiedzieć, spam bardziej oficjalny, to znaczy nadawca tego spamu przyznawał, że to są reklamy i że jak chcesz, to możesz się wyłączyć wchodząc na stronę i rzeczywiście jak to wyłączyłem, to jakby się wypisałem z tych z tego, to rzeczywiście ta ilość spadła i w tym momencie w spamie są rzeczywiście głównie te listy z list dyskusyjnych, natomiast w folderze odebrane jest trochę spamu, ale grzecznie podpisanego, że to jest reklama O2. A powiedzcie mi, czy... Gdybym chciał, to bym sobie zrobić regułkę, żeby to wywalało. Tak. A powiedzcie mi, czy jeszcze jakiś serwis, chyba Interia nadal, praktykuje coś, co jest w ogóle moim zdaniem też bardzo nieprzyjemną rzeczą, mianowicie doklejanie reklam do maili wychodzących. O2 tego nie robi w każdym razie. Słuchajcie, komórkowych. Bo ja widziałem maila typu, ja już teraz nie pamiętam, który to był, ale powiedzmy, wysłano z telefonu Samsung Galaxy S10 w Play. Najlepsza oferta dla rodziny, coś tam link. O Boże. Super po prostu. Nie wiem, czy to był Play, więc jakby... No ale któryś operator pamiętam, który w każdym razie. Operator, ale któryś operator. Z i któryś z tych dużych. Tak, ale Interia to pamiętam. Albo Play, albo Orange. Interia naprawdę, już dawno od nikogo nie dostałem z Interii maila, ale link interia.pl, te wszystkie tam takie reklamy w stopkach, to tak, była zmora. Ode mnie dostajesz bardzo dużo. W ich wykonaniu. Ale wiesz co, ale nie patrzyłem w stopkę. Nie patrzyłem w stopkę. No bo chyba przestali doklejać to. Tam. No, bo to, bo to naprawdę antywirusy było. Tak, że sprawdzono. Przeskanowane przez coś tam. Tak. O antywirusach też dziś będzie. Daje ludziom takie... Tak, będzie o antywirusach. Bo ja maila typu podaj mi dane swojej karty, bo jestem bankiem, przeskanowane przez antywirus Avast, tak. To mogę wysłać samodzielnie. Oczywiście. Swoją drogą, tak skoro tak sobie rozmawiamy na ten temat, polecam najnowszy odcinek podcastu Na Podsłuchu. Niebezpiecznika opowiadają o phishingach i o różnych sztuczkach, jakie wykorzystują, jeżeli chodzi o podchodzenie swoich klientów, bo oni robią te testy różnego rodzaju. To jest podcast, najczęściej robią tak, że osoby, które nie, i w ogóle Niebezpiecznik jest takim portalem ostatnio, że nawet osoby, które nie są technicznie jakoś zaawansowane i które mało wiedzą, mogą to zrozumieją. To czytać. I to tak. Jest pisane i tego się naprawdę, żeby oni to też zrozumieli. Tak, także ja Niebezpiecznik w ogóle dla tych, którzy nie są jakoś wybitnie w technologię wkręceni, że tak powiem, to polecam także i właśnie te ich audycje, one są na YouTubie na przykład bez problemu do odnalezienia, można kolejny dać suba. Na YouTubie i na Spotify'u też jak ktoś ma, także... Czyli kolejny wideo podcast, o którym tu dzisiaj mówiliśmy. Tak, dokładnie tak. No to przewinęło się tu już kilka informacji o Androidzie, to tym razem można podobno uzyskać pomoc w zakresie Androida na Twitterze przy pomocy specjalnego hashtagu, który można wpisać w twicie i Paweł tutaj coś wie na ten temat. Tak, Google ogłosił i to dość niedawno, bo chyba wczoraj albo dziś z rana, że żeby przyspieszyć, prawdopodobnie o to chodzi, proces uzyskiwania odpowiedzi, odciążyć trochę pracowników supportu i wszystkie możliwe linie oficjalne, odpalony został hashtag Android Help. Jeżeli w twecie użyjemy hashtaga Android Help, no to jest szansa, że uzyskamy odpowiedź na nasze pytanie dotyczące różnych funkcji telefonu, problemów z nimi, a nawet dostępności widziałem w artykule, więc warto z tym się zwracać. Prawdopodobnie chodzi też o to, żeby społeczność użytkowników przyłączyła się do odpowiadania na te pytania.
Nie bardzo wiem, czy hashtag będzie też w jakiś sposób, jak często, jak uważnie monitorowany przez pracowników wsparcia technicznego Google. Natomiast jest to inicjatywa oficjalna, hashtag ogłosił Google, więc domyślam się, że to też nie będzie tak, że go zostawią, tak ogłosili i zostawią sami sobie, tylko prawdopodobnie będzie on jakoś promowany w wsparciu technicznym i pewnie ludzie z Google też tam się będą odzywać. Spojrzę sobie zaraz z ciekawości, jakie to tweety pod tym hashtagiem się pojawiły, chyba że ktoś będzie szybszy. Natomiast ciekawy sposób na wymianę jakimiś problemami i rozwiązaniami tychże problemów, bo będę musiał spróbować. No i też przez to, że to jest oficjalny hashtag, to pewnie można w każdym języku pisać, także i w polskim. No jedyne co, to tylko polskojęzyczni użytkownicy nam pewnie odpiszą, albo polskojęzyczne wsparcie Google, jeżeli też monitorują Twittera. Użytkownicy iOS-a też mają, może nie hashtag, ale swego rodzaju podobne rozwiązanie. Jest konto bodajże AppleSupport pisane. Nie wiem, czy ono polski język wspiera, nie wydaje mi się, ale też możemy pisać w ogóle dużo serwisów. Jest Amazon Help, jest Spotify, Cares i bardzo często wbrew pozorom łatwiej, bardzo łatwo jest w ten sposób uzyskać jakąkolwiek informację. Na przykład do Amazona się tak kontaktowałem, bo kiedyś miałem taką potrzebę, bo doszukać się na stronie jakiegoś adresu mailowego albo linka, pod który można w ogóle napisać i się odezwać i otrzymać jeszcze odpowiedź, przeklikać się przez drzewko pytań i odpowiedzi, zostać przekierowany 3 razy do jakiegoś automatycznego artykułu pomocy i w końcu dostać człowieka, to trwa ileś naście minut, nie zawsze jest skończy sukcesem, więc czasem jest po prostu fajnie znaleźć oficjalny profil na Twitterze, napisać do danej firmy i jest duża szansa, że dostaniemy faktycznie odpowiedź i że tam faktycznie żywy człowiek usiądzie i zajmie się naszym problemem. No inna sprawa, że różnie bywa z tym, że tak naprawdę support nawet na Twitterze jest tylko supportem i już widziałem odpowiedzi w stylu skontaktuj się z naszą infolinią albo dobrze, dziękujemy, przekażemy tam jakiemuś deweloperowi albo przeczytaj najpierw nasze FAQ i to było takie mało pomocne. Są supporty na Twitterze, które są naprawdę, mam wrażenie, oddane sprawie i wykonują tą robotę naprawdę fajnie, może sobie poczytać całe wątki, jak próbują rozwiązać jakiś problem. Nawet nasi polscy operatorzy zdają się czasem próbować coś rozwiązywać, aczkolwiek zdarza im się też odsyłać do oficjalnych, bardziej oficjalnych kanałów i chyba bardziej te społecznościowe media traktują jako kanał promocyjny niż kanał wsparcia technicznego. Ale na przykład Spotify bardzo fajnie wspiera na Twitterze. O. Słuchajcie, mi kiedyś nawet Netia, bo napisałem kiedyś tweeta, nawet nie wspominając operatora, ale pisząc po prostu, nie dając jakby wzmianki oficjalnemu kontu, ale pisząc po prostu, ej, czy wam też nie działa Netia, bo coś tam. Po czym dostałem odpowiedź, jaki jest problem, tutaj ma pan numer do nas, proszę się skontaktować, proszę zgłosić. No tak, ktoś najprawdopodobniej po prostu miał gdzieś wyszukiwanie aktywne z hasłem Netia, i wyszukiwał wszystkiego, tak? Nie tylko wzmianek. Ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Jak użyje się, bo nie wiem czy jeszcze, ale mi się to przydarzyło z 2 lata temu. Jak użyje się w tweetie słowo marketing. Ja dostałem, chyba 10 osób zaczęło mnie obserwować i wysłało mi 4 oferty pracy w ciągu kilku minut. Bo ktoś miał po prostu ustawiony filtr. I wszystkich, którzy napisali to słowo, wyłapywał. Jak widać, a się mówiło, że marketing i zarządzanie to taki kierunek studiów bez przyszłości, tak? A tu się okazuje, że wystarczy na Twitterze wpisać i oferty pracy już się sypią. Teoretycznie tak. No to a propos trochę sypania się, to cóż, ostatnio sypią się afery dotyczące prywatności i tego, co się dzieje i pół bidy, jeżeli, znaczy w pewnym sensie pół bidy, jeżeli to robi, powiedzmy, wielka firma, która jest, nie wiem, no, społecznościowa, powiedzmy, no bo
No może nie to, że o to chodzi w społecznościówkach, ale no to powiedzmy, to jest jakiś rodzaj zapłaty w pewnym sensie za to, że my mamy za darmo różne rzeczy. Ale czymś rodzaju perwersji jest fakt, że robi to antywirus? Słuchajcie, to powiedzenie, jeżeli nie płacisz za produkt, to ty jesteś produktem, się sprawdza jak najbardziej. No tak, to w pewnym sensie. Co do antywirusa, Avast antywirus, a dokładnie jakaś podfirma będąca częścią całego tego konsorcjum, bodajże nazywająca się Jumpshot, sprzedawała dane na prawo i lewo, komu tylko popadnie, kto chciał, ten kupił, o wszystkich praktycznie użytkownikach. Niby był jakiś pop-up, niby było jakieś okienko, czy chcemy, ale dużo osób mówiło, że tego okienka tak naprawdę nigdy nie widziało, a nawet jeśli widziało, to to było tak enigmatyczne, że po prostu było specjalnie zrobione tak, żeby to było łatwo przeklikać i żeby mało osób kliknęło w nie. Dane nie były jako tako danymi osobowymi, czyli nie wiem, numery kart, PESEL-e i tak dalej, ale to były dane o tym, kto, co, gdzie, kiedy i na jakiej stronie, z całym takim śladem w internecie przez wszystkie możliwe strony danego użytkownika. Oj. Czyli dana firma mogła sobie kupić na przykład, to się chyba nazywało ClickFeed, czyli jakby wszystkie akcje osób na przykład na danej domenie i powiedzmy sklep, i to na przykład kupiła firma Home Depot, amerykańska sieć sklepów, mógł sobie na przykład sklep kupić, nie wiem, Amazona albo eBaya albo Allegro polskie, powiedzmy, i widział, co użytkownicy robią, co przeglądają, po czym, czyli że jeżeli ktoś przeglądał dzisiaj laptopy, to jest szansa, że będzie jeszcze szukał torby do laptopa. Więc jeżeli u ciebie na stronie ktoś przegląda laptopy, to wysyłaj mu reklamy toreb, bo jest duża szansa, że będzie je przeglądał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Usług było mnóstwo, ale to był właśnie jakby jednym z takich scenariuszy, jakie ta firma opisywała, było na przykład to, że użytkownik wchodzi na Amazona, wpisuje jakiś produkt w wyszukiwarkę, szuka tego produktu w innych sklepach, sprawdza różne strony, sprawdza różne ceny i ostatecznie decyduje się na kupno w którymś konkretnym sklepie. I można na przykład szukać sobie takich jakby śladów i sobie sprawdzać, kto gdzie szukał, gdzie znalazł, gdzie kupił, gdzie miał tanio, gdzie miał drogo, co mu się spodobało, co mu się nie spodobało, na jakie inne produkty patrzył, jak długo na nie patrzył, gdzie na nie patrzył i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No innymi słowy, bardzo dokładna, bardzo szczegółowa analiza. Teoretycznie mówiło się o tym, że wszystkie dane są anonimizowane, że żadnych informacji o użytkowników nie ma, że żadnych danych osobowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale osoby, naukowcy zajmujące się danymi są bardzo sceptyczni, bo tak naprawdę z takiego dokładnego śladu jesteśmy bardzo często w stanie zrekonstruować i dojść do tego, kto tak naprawdę jest jakby właścicielem tego śladu i jaka osoba tenże ślad zostawiła. Szczególnie jeżeli możemy jeszcze połączyć to z jakimiś dodatkowymi innymi danymi. Dokładnie. Zwłaszcza, że całość była... cały jakby identyfikator użytkownika, do którego dany ślad był przypisany, był działający przez tak naprawdę cały czas, jak użytkownik posiadał dane oprogramowanie. On się nie zmieniał raz na jakiś czas. Wymagane było całkowite wyczyszczenie komputera z jakichś wszystkich śladów danego programu, w tym przypadku Avasta, żeby się takiego identyfikatora pozbyć, żeby wygenerowano nowy. Całe to przedsięwzięcie było sporo warte, bo mówi się o kontraktach na
2 miliony dolarów, 2 miliony 700 tysięcy, to były dość spore sumki i zaangażowane to są naprawdę duże firmy z perspektywy klientów, z perspektywy osób, które kupowały te dane, może nawet nie wiedząc, w jaki sposób one były pozyskane, albo udając, że nie wiedząc. To był Google, to był Microsoft, Pepsi, Home Depot właśnie. Całą listę sobie można tam znaleźć w internecie, jest tych firm sporo. Oczywiście IBM chyba jeszcze, Sephora, większość firm oczywiście powiedziała, że nie, my kupowaliśmy, o czym wy tu w ogóle mówicie, no ale jakieś wycieknięte dokumenty, do których dotarli dziennikarze serwisu bodajże Vice, mówią coś innego. No i teraz pojawia się problem. Czego my tak naprawdę mamy używać jako antywirusa w dzisiejszych czasach i co ma, powiedzmy, sens i co po pierwsze działa i jest jakkolwiek wartościowe, nie kosztuje kokosów, fajnie by było, jakby było dostępne i nie śmieciło strasznie w systemie. No ja bym powiedział, że z naszej perspektywy to musi być dostępne, bo niedostępny antywirus w dzisiejszych czasach jest proszeniem się to o kłopoty. Jest bardzo duży problem. Jest proszeniem się o kłopoty, bo tak to naprawdę może problem. Ci zablokować dostęp do twojego własnego komputera w skrajnych przypadkach. I nawet się czasem go nie będzie dało pozbyć. No więc zapytałem mądrzejszych od siebie, bo ja zawsze wychodziłem z założenia, że najlepszym antywirusem jest własny mózg. Problem jest taki, że jakby to powiedzieć, nie każdy go ma i czasem trzeba zrobić, postawić komputer komuś, kto o komputerach wie niewiele i jak zobaczy reklamę, że wygrał iPhone'a 7, to bardzo szczęśliwie w tę reklamę kliknie i poda wszystko, o co go poproszą. Poza tym, wiesz, Mikołaju, takie było kiedyś jedno z tych praw Murphy'ego, chyba już takich ukute na tych jego podstawowych. Zawsze masz o jeden więcej wirus niż myślisz, w sensie w komputerze. Jednego wirusa więcej. No, więc z tą własną głową to ja bym też był bardzo ostrożny. Aha, w każdym razie dla użytkowników Windowsa 10 nie musimy tak naprawdę robić nic. Bo w Windowsie 10 mamy antywirus, który nazywa się Windows Defender i on w dzisiejszych czasach jest na dobrym poziomie, na równym praktycznie poziomie, co wszystkie antywirusy firm trzecich i panuje takie przekonanie wśród ludzi, że że co się firm trzecich, to w ogóle nie warto, co Microsoftu, to w ogóle nie warto, że tylko produkty firm trzecich, bo Microsoft to, że tak powiem, mało sensowne rzeczy robi, i tak naprawdę to sensowne robi tylko firma X. Tak, tak było jeszcze parę lat temu. Nie, tak nie jest dzisiaj. Dla użytkowników Windowsa 10 Windows Defender, dla użytkowników systemów wcześniejszych Microsoft Security Essentials, to już jest dobry poziom. Dostępne, przyjazne, w miarę, że tak powiem, przyjazne naszemu systemowi, czyli nie dokleja nam stopek do maili, że otóż sprawdzono za pomocą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wrzuca nam jakichś dziwnych rozszerzeń do przeglądarki. Działa sobie, robi co musi i nic więcej. Z prywatności to też Microsoft nie słynie, bo każdy tak naprawdę plik.exe, jaki uruchamiamy na naszym komputerze, tam prędzej czy później trafi, bo jest to tak zwane Automatic Sample Submission, czyli właśnie automatyczne wysyłanie próbek, ale z perspektywy jakby używania i jakiegoś takiego komfortu użytkowania i tego, co on nam może fizycznie zrobić złego, to zdecydowanie Defender dla użytkowników Windowsa 10 bądź Security Essentials dla użytkowników systemów nieco niższych powinien być dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza, że co Microsoft, to Microsoft. I
ta dostępność jednak jakaś jest i mam wrażenie, że ona chyba jednak bardziej będzie niż gdziekolwiek indziej, bo w przypadku różnego typu programów były takie sytuacje, że się pojawiały jakieś dziwne okienka, screen reader nam milknął i nic się nie dało zrobić. O. No to komputer zamilkł i my jakoś zamilkliśmy. Ale za chwilę nie zamilkniemy, bo tutaj też a propos właśnie prywatności jest taki bardzo ciekawy tekst, który tutaj wyszperał nasz naczelny Michał a propos takiej troszkę uprzywilejowanej pozycji, jaką my niewidomi zajmujemy, jeżeli chodzi o takie trochę nieświadome pozbywanie się tej prywatności w pewnym sensie. Dokładnie. W serwisie Antyweb przeczytałem dziś dosyć ciekawy tekst, z którego tak naprawdę jakby wnioski nasunęły mi się same, ale nie zdawałem sobie sprawy, że to jest aż na tyle poważny problem dla kogoś, kto oczywiście miałby ochotę sobie to i owo podejrzeć. Okazuje się, że ludzie w komunikacji miejskiej na przykład na smartfonach przeglądają absolutnie wszystko. I bez jakiejkolwiek takiej refleksji, że ktoś może przez ramię zerkać. I autor tego artykułu opowiada, co to tam wypatrzył, że na przykład ktoś sobie przeglądał jakieś informacje dotyczące swojego konta bankowego, że na przykład podawał hasło do tego konta bez jakiegoś tam zasłaniania się, albo że na przykład kopiował z jakiegoś menedżera haseł, tylko problem był taki, że to hasło było odkryte jakoś i było widoczne. Widoczne, przez moment. Czasem mógł być plik tekst, bądź aplikacja notatki. Wiesz, to całkiem możliwe, już tam pomijam, co tak naprawdę. Że niektórzy to sobie jakoś w drodze do pracy przeglądają różnego rodzaju projekty, nad którymi pracują i które są prawdopodobnie objęte tajemnicą. Jakieś prywatne konwersacje na messengerach i innych takich, no to już jest jakby codzienność i nie ma z tym najmniejszego problemu. Ludzie tam różne rzeczy wypisują. Ktoś na przykład wrzucał jakieś ogłoszenie, podawał wszystkie swoje dane, łącznie z adresem i innymi tam informacjami, które można było sobie spokojnie spisać albo podejrzeć gdzieś tam lekko przez ramię zaglądając. Także naprawdę w takich zbiorkomach, jak to się mówi, jeżeli ktoś chce, to może zobaczyć naprawdę dużo, i dużo takich informacji, którymi niekoniecznie chcielibyśmy się dzielić. I dlaczego mówię, że my jesteśmy uprzywilejowani w tej kwestii? Ano kurtyna. Kurtyna, którą naprawdę warto sobie włączyć, jeżeli korzystamy z czytnika ekranu, bo no, my z jednej strony jesteśmy uprzywilejowani, bo możemy sobie to włączyć, z drugiej strony to jeszcze mniejszą mamy kontrolę nad tym, czy ktoś tam przez ramię nie patrzy, jeżeli tej kurtyny sobie nie włączymy, bo tu gdzieś jakaś słuchawka w uchu, tu hałas jednak tego silnika pojazdu i mamy jeszcze mniejszą kontrolę nad tym, co tam i kto nam przegląda. Ale jeżeli włączymy sobie kurtynę, no to okej, to wyglądamy może trochę dziwnie, bo ktoś nam może potem powiedzieć, ale telefon padł, nie działa, tak? Bo on się popsuł. Nie dość, że niewidomy, to jeszcze głupi, patrz. No, żadnego telefonu udaje, no, że korzysta. No, właśnie. Ale możemy, ale to jest naprawdę bardzo fajna sprawa dla naszej prywatności. A przecież no też pracujemy, też robimy różne rzeczy. Niekoniecznie chcemy się wszystkim chwalić i świecić ekranem przed obcymi ludźmi i jakieś tam informacje upubliczniać, czy to na nasz zawodowy, czy na swój prywatny temat. Bo różnie to przecież bywa. To się zgadza. Słuchajcie, z drugiej strony, ja kiedyś jechałem pociągiem i to takiej naprawdę lokalnej, podrzędnej linii, na takiej krótkiej relacji, że to nie jakieś intercity, nie wiadomo co. W życiu bym się nie spodziewał, że jakiś niewidomy się znajdzie na pokładzie pociągu, a tu gdzieś tam z drugiej końca przedziału, jakby nigdy nic,
na cały głos. Wiadomości. Teraz. Asiunia. Kocham cię. Okej. Okay. Kto to był? Nie wiem. Ale pozdrawiamy i jego i Asiunię. Tak, był ale... to voice over. Na głośności dużej, na prędkości niskiej. Zosia rozszerzona. Jakiś lipiec 2 lata temu. Natomiast to jest jedna rzecz. I druga, która mnie co najmniej tak samo dziwi, to sprzedaż telefonów czy smartfonów teraz niewyczyszczonych. Kupowałem w swoim życiu 3 telefony Nokia. No dobra, teraz to jest troszkę inaczej, zwłaszcza z Apple'ami, bo to poniekąd jest wymuszane. Ale gdy to jeszcze nie było wymuszane, kupowałem 3 telefony, w tym jeden nowy, w sensie znaczy, no ktoś kupił, używał 2 tygodnie, sprawdził, czy działa teoretycznie i sprzedał. I wszystkie te telefony, włącznie z tym 2-tygodniowym, miały prywatne wiadomości i kontakty i inne rzeczy. Przy czym to były naprawdę prywatne wiadomości, włącznie z tym, że naprawdę widziałem, kiedy pan ostatnio zmieniał dziewczynę, na jaką i co robili. A to jest jeszcze inna rzecz. Czekaj, czy to ty, Tomek, miałeś taką sytuację, czy ktoś, rejestrator, tak, kupno rejestratora. Kupiłem rejestrator audio, też używany, i były tam różne rzeczy, naprawdę, od jakichś wierszyków, które mówiłem, jakieś szwedzkie dziecko, do naszej pary, pana, który był też chyba w Szwecji, był w jakimś areszcie, bo ukradł jakieś papierosy. Nie, coś ze stacji benzynowej tam wyciągnął i tam rozmawiali z dziewczyną, za co poszedł, i tak dalej, i tak dalej. Nie tylko zresztą rozmawiali. Nie tylko zresztą rozmawiali. I to też było dosyć ciekawe, że ktoś nawet tego typu rzeczy sobie gdzieś tam chciał uwiecznić, tak? I że tam uwiecznić jak uwiecznić, to różne ludzie mają pomysły, ale że tego nie wykasował. Dzisiaj był w telewizji reportaż, jak pan kupił sobie telefon i na telefonie znalazł filmik, jak to inny pan martretował 6-letnie dziecko, bo grzyma siło przy jedzeniu. No, sprawa od razu trafiła na policję, dziecko trafiło do rodziny zastępczej. No tak, no bo to przecież... No cóż. Tak się kończy sprzedawanie telefonów. Jedną rzeczą jest właśnie to, że ludzie absolutnie różne rzeczy robią, ale też słyszałem od innych osób widzących, że są osoby, które autentycznie, praktycznie wcisną ci ten ekran w oczy, że ciężko jest odwrócić wzrok w taki sposób, żeby nie patrzeć na to, co tam się dzieje, bo ktoś w ten sposób trzyma telefon, jakby i no, pewnie bezwiednie, ale też bez pomyślunku dzieli się z nami wszystkim, co robi. Inną rzeczą jest też to, że o ile na iOSie tą kurtynę jest łatwo utrzymać, o tyle na Androidzie no parę jest tych screen readerów, różne są tryby, różne są opcje. No i czasami trzeba pamiętać i sobie jakby świadomie sprawdzić, czy ta kurtyna jest włączona, bo ona się może albo samodzielnie nie włączyć, albo trzeba ją wyłączyć jakimś jeszcze skrótem czy czymś, żeby coś osobie widzącej pokazać, albo się wyłączy, bo zawiesiliśmy tam talkbacka czy coś i potem, nie wiem, nie wróci, więc tam jest to troszkę bardziej utrudnione niestety z kurtyną. Też czasami sam muszę się złapać na tym, czy ja tą kurtynę rzeczywiście mam i czy komuś nie świecę wszystkimi moimi danymi. A inna rzecz to jest właśnie to, co mówiłeś ty, Mikołaju, właśnie podkręcanie syntezy jakoś wybitnie głośno, tak, że wszyscy elegancko słyszą, co robimy. No i ewentualnie jeszcze nieśmiertelne, głośne rozmowy przez telefon. To nawet chyba demonstrował kiedyś Niebezpiecznik, taką pisał serię takich fikcyjnych historyjek, ale jakby z prawdziwymi gdzieś motywami, które się dzieją, które no nie są oddalone od rzeczywistości, o przedsiębiorcy Januszu, który tak dyskutował przez telefon, podając wszystkim dookoła siebie hasła dostępu, jakieś dane, bo jakiś system się zawiesił i trzeba było nagle coś tam w pracy naprawić, a naprawić można tylko po dostępie do panelu administratora, a do panelu administratora hasełko znał tylko pan Janusz, który akurat w tym momencie się jechał w pociągu, więc dla świętego spokoju, żeby szybko załagodzić konflikt, naprawić sprawę w pracy, podawał pani sekretarce hasełko przez telefon w towarzystwie paru innych osób w przedziale. Ale ja kiedyś też przecież jadąc w autobusie
usłyszałem całe dane do logowania do jakiegoś sklepu internetowego czy czegoś takiego. Ja sobie kiedyś... Znaczy do panelu administracyjnego, nie jako klienta. Także... Ja sobie kiedyś wpisałem na Twitterze w tą wyszukiwarkę twitterową frazę CVV. No i? No i znalazłem tweeta, jakiś gościu, profil lat naście, raczej bliżej 10 niż 20, wrzucił, że oto na bodajże sklepie PlayStation pojawiła się jakaś super gra i super promocja za tam parę dolarów i w ogóle tanio, tanio, tanio. No po czym kolega mu odpisał: ej, kup mi, tu masz dane. O Boże. No to... To myślę, że nie tylko kolega kupił, ale i też jeszcze kilka innych osób mogło kupić. Było takie konto na Twitterze, które retweetowało, w ogóle podawało dalej wszystkie takie tweety typu: patrzcie, dostałem mandat. I na mandacie. Adres, no tak, wszelkie dane. Któraś z Instagramerek, wielkich takich influencerek, znanych, modowych jakichś dziewczyn, poleciała kiedyś do Chin i wrzuciła: wow, będę w Chinach, kupiłam bilet. No i wrzuciła bilet. Tylko że na bilecie był kod QR i w aplikacji linii lotniczej wystarczyło zeskanować kod QR i kliknąć zwróć pieniądze za bilet. Oj. Podaj numer konta. Załatwione. No to ja wyczytałem, bo to nie jest kwestia tylko pojedynczego przypadku z tymi kodami QR i Instagramami. To nawet tacy bardziej wytrawni informatycy, nawet zdaje się osoby z branży IT czy jakieś, powiedzmy, na pozycjach kierowniczych w jakiejś korpo, nie myśląc o tym, rzeczywiście wrzucali sobie takie zdjęcia na jakieś social media, że wow, lecę na wakacje do Kuala Lumpur czy gdzieś tam i wrzucony bilet elegancko zasłoniętymi danymi. I nawet dla celów edukacyjnych oczywiście, jakiś tam znajomy informatyk tegoż pana, który też się gdzieś tam udziela publicznie w internecie, no pozmieniał mu dane, daty powrotu z tego Kuala Lumpur i tam mu coś podsykał, bo się dostał do tego kodem QR, do tych danych i tak dalej. I potem oczywiście go powiadomił o wszystkim, cofnął te zmiany, tylko powiedział mu, że widzisz, no ja nawet mogłem dzięki temu twojemu postowi ci wejść, a co dopiero jakiś, powiedzmy, losowy człowiek z internetu, który to też znajdzie. No więc z tym są bardzo ciekawe to przypadki. Któryś właśnie też z tych przypadków miał wracać chyba z Londynu do Polski i się okazało, że bilet przebukowano na nazwisko Brudne Skarpetki. No, także słuchajcie, o swoje dane naprawdę trzeba dbać i to wcale nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jak tu, że niczego nie udostępniać gdzieś tam i tak dalej, żeby w ogóle w tym momencie teraz, nie wiem, się odcinać od internetu. Nie, to po prostu chodzi o to, żeby to robić z głową, bo najzwyczajniej w świecie, udostępniając pewne dane wrażliwe, można sobie narobić niemałych kłopotów i to jest tyle. Ale tak naprawdę. Michale, ty też nie jesteś bez winy. No. Bo ja słyszałem swego czasu, jeszcze zanim ja tu, że tak powiem, byłem na Tyfloprzeglądzie. Aha. Siedzę sobie jakby nigdy nic na kanale głównym i wchodzi sobie jakiś tam ktoś, z kim miałeś właśnie prowadzić audycję i słyszę z jego głośników hasło na audycję to i tutaj podane. Aha. No, to już wiesz, to już jakby ja za drugą stronę niestety nie mogę odpowiadać. No tak. Tym bardziej, że wiesz, że ja zachowałem się jak trzeba. Wysłałem prywatnym kanałem. A że druga strona nie. Ktoś to przeczytał, no to... No to już jest... My też mamy swoje jakby kruczki, jak chodzi o zachowanie prywatności, zwłaszcza z syntezą, która wszystko po prostu gada na oczywiście, oczywiście. Ach, ja już to na TikToku to i nie jedną wiadomość typu kocham cię słyszałem. No, to jest... się zgadza.
To jest wiadomo, to po prostu no, my możemy w ten sposób gdzieś tam doprowadzać do różnego rodzaju wycieków z naszych informacji. Natomiast plus tego jest taki, że mało który widzący i tak to zrozumie. Zwłaszcza jak ktoś używa na przykład szybkiej syntezy i nie wiem, jakiejś mało zrozumiałej typu Espik. Dlaczego przykład, ja dziś korzystam też... do dziś korzystam z Apolla? Tylko, że czasem to się możemy nieźle przejechać. Owszem. Bo nam się wydaje, że nie ma w pobliżu niewidomego, albo po prostu. Ale no to tak, no to wiecie, no tak, to tak zawsze coś. Bo przecież nigdy nie ma, a jednak nagle jest i ojej. Dokładnie, tak jak no, twoja. Ja na przykład historia. W ogóle dzisiaj miałem ciekawą, ja dzisiaj w ogóle miałem jakąś sytuację, znaczy jakiś zbieg okoliczności, bo no rzadko się zdarza, żeby dwóch niewidomych na siebie jakoś tam wpadło. Dzisiaj trzech takich spotkałem na trasie z pracy i do pracy. Także no to jest jakiś... Aha! Mieć jakąś apkę do geolokalizacji siebie nawzajem. Jakiś niewidomy no nie? w pobliżu. Tak. No. Dobra, słuchajcie, bo tu znowu mamy jakiś temat rzeka. 22.14, ponad dwie godziny już tu siedzimy. Ale mamy jeszcze tylko jeden temat. Nieoficjalnie zobaczymy, czy ktoś czegoś nie znalazł po drodze. Coś, co nie wiem, co to jest, wprowadza Apple Pay, tym samym umożliwia dostęp klientom innych banków, znaczy takich banków, które oficjalnie tego nie wspierają, Apple Pay. Wykazałem się może dinozaurostwem, bo nie wiem, czym jest Curve, ale myślę, że nie tylko ja. Curve jest to taki fintech, on wypłynął na tej samej fali co Revolut, czyli takie pseudobanki w aplikacji, które oferują coś, czego klientom bankowości tradycyjnej długo brakowało, a teraz nareszcie jest. No i u Curve'a taką kartą przetargową, aczkolwiek teraz już coraz mniej, no bo w dobie Apple Payów, Google Payów i innych Payów jest to coraz mniej jakby pożądana funkcja. Nie tyle pożądana, co nie ma na niej aż takiego popytu. Tak. Chodzi o to, że mamy wiele kart często w różnych bankach. Na przykład jedną kartę złotówkową, drugą w euro, jakąś prywatną, służbową i tak dalej. No i te wszystkie karty trzeba gdzieś nosić, pamiętać, którą gdzie mamy. No może mamy jakiś portfel z różnymi przekrótkami, ale nawet w naszym przypadku no trzeba jakoś odróżniać te karty i tak dalej. A Curve rozwiązuje to w ten sposób, że dostajemy od nich jedną kartę ich, trochę jak w Revolucie. Podpinamy sobie te wszystkie nasze karty w aplikacji i za pomocą aplikacji przełączamy je, wymuszając w ten sposób, by karta Curve używała akurat tej karty, którą wybraliśmy. Czy złotówkowej, czy euro, czy prywatnej, czy służbowej. To już wybieramy my w apce. No i Google Pay już od jakiegoś czasu w Curve był. Natomiast nie było Apple Pay i Apple Pay weszło teraz i pozwala to każdej podpiętej karcie na obsługę przez Apple Pay, tym samym też tym bankom, które jeszcze oficjalnie tego nie wprowadziły. Na szczęście takich jest coraz mniej, ale takie się zdarzają. No i teraz pytanie, czy ktoś coś nowego znalazł? Ja dzisiaj nic nie znalazłem nowego. Ja również nie. Ja też nie. Jest nowa iOS, ale powiem szczerze, jestem zniesmaczony. Myślałem, że będę pierwszy raz bez newsów dzisiaj, a jednak się okazało, że nie jestem. No widzisz, zawsze coś się znajdzie. Ale to już tak nieraz też było. Ja też myślałem, że będę jakoś w pewnej audycji bez newsów, a potem się nagle okazało, że w jednego dnia znalazłem cztery chyba, tak pod rząd, w jednym takim cyklu przeglądawczym Twittera chyba. Tak, bo to się nagle okazuje, że coś się pojawia. Co do tego iOS-a, to z tego, co widziałem, to tam jedyne zmiany, które się pojawiły, dotyczą tego inteligentnego odwracania kolorów, czy jakoś tak. To coś dla osób słabowidzących być może z jakąś korzyścią, natomiast dla nas, dla całkowicie niewidomych, absolutnie nie przynosi to niczego nowego. A szkoda, bo błędów jest. Troszkę. Troszkę, tak. Błędów może jest troszkę, a zobaczymy, co się pojawi w następnej audycji. Mam nadzieję, że nie będzie czegoś takiego, że powiemy, no to dzisiaj nie mamy nic nowego, tak jak w tym. Nie, jak widać naprawdę w grupie siła i zawsze każdy coś gdzieś znajdzie, i po prostu okazuje się, że jednak... I nagle się okazuje, że mamy dwie godziny. Że mamy dwie godziny, a jak się jeszcze rozgadamy na jakiś temat, to już w ogóle. To jeszcze lepiej.
No cóż, w takim razie no, chyba nie pozostaje nic innego, jak się pożegnać. Dzisiaj pięciu wspaniałych. Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, dziękuję bardzo. Paweł Masarczyk, dziękuję Robert Łabęcki i Jacek Kulecki. No i co? No, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.